No i dobry wieczór wszystkim z tej strony, Bartek, witam na RPGówku. No po krótkiej przerwie, ale wracamy z naszą kampanią w Fallouta 2D20. No kampanię tak sobie ładnie nazwaliśmy, gdzieś tam w RNK. I będziemy sobie kontynuować. To będzie już nasza czwarta sesja, a ze mną no cała czwórka, co prawda dwie osoby póki co nie mają kamer, ale powiedziały, że sobie gdzieś tam kiedyś włączą, więc zobaczymy, czy zatrzymają słowa. W międzyczasie zaczniemy sobie od przedstawienia, kogo by dzisiaj zacząć. Może dwójki, którą widać. Namaszu, przypomnisz, kim grasz w tej naszej dziwnej przygodzie i tak dalej? Tak, gram Hashi. Tak, ona się nazywała Hashi. Mieszkanka krypty. Tak jest. Druga osoba, którą widać, jest to Foodie. Cześć, Foodie. Cześć. Dobry wieczór. Cześć. Pamiętasz, kim grałeś? Tutaj Fallouta? Pamiętam. Przypomnij nam, bo ja nie pamiętam. Ja grałem taką postacią, dużą, zieloną, szarą skórą, super mutantem, który nazywał się Flake. Flake, bo jest bardzo delikatny. No. I no, generalnie robiłeś rzeczy, nie? Osoba, którą kiedyś widzieliście, a teraz nie ma, Macieju, przypomnij, kim ty grałeś. Cześć, ja gram Tortim. Niezbyt wysokim, niezbyt dobrze zbudowanym, niezbyt fartownym mieszkańcem pustkowi. No i ostatni, ale nie najgorszy, którego jeszcze na tej sesji nie widzieliście na żywo z twarzy, ale jest z nami, Elektryczek. Dzień dobry, a ja gram postacią, która nazywa się Troy, też jest mieszkańcem krypty. Jest bardzo wychudzonym mężczyzną, który para się medycyną. No. I żeby wam tak na krótce, dla tych, którzy nie oglądali, żeby przypomnieć, co się działo. Generalnie cała ta czwórka w jakiś tam dziwny sposób pojawiała się w miejscowości, która nazywa się Murkville. Tam dowiedzieli się, że jest problem z połączeniem silnika, który napędza uzdatniacz do wody, padła przekładnia, mieli się udać do pobliskiej miejscowości Helterton, żeby zdobyć tam przekładnię. Kiedy się tam udawali, poznali pewnego świecącego gula, od którego się dowiedzieli, że tam już są członkowie Legionu, po czym tam przyszli, posprzątali członków Legionu, a później poznali pewną wędrowną karawanę w stylu arabskim i się okazało, że ich szef ma wesele córki, więc przybył do Helterton zakupić parę rzeczy. Od niego się dowiedzieli kilku rzeczy interesujących, co można sobie zwiedzić, a też dowiedzieli się o tym, że reszta tego oddziału Legionu została zmieciona w pewnym niedalekim miejscu. Kiedyś udali w tamtą okolicę, początkowo nie znaleźli nic, a później się okazało, że jest tam zamaskowany wrak jakiegoś dziwnego statku. Pokonali dwie wieżyczki, które jeszcze tam były i rozwaliły właśnie tych legionistów dookoła. Po czym wyszli do środka, zaczęli szabrować, ale w środku okazało się, że jest zdziczały radioaktywny gul, którego przypadkowo uwalili. No ale Flake jako supermutant nie jest podatny na radiację, więc wydobył stamtąd, co się da po zakończeniu żywota tego gula i ze swoimi łupami postanowili wrócić. I teraz pytanie jest moje do was takie, czy wracacie bezpośrednio do Helterton, czy do Murkville? Stąd macie... Po co mielibyśmy wracać do Helterton? No nie wiem, ja się was pytam, nie? Bo myśmy byli w drodze z powrotem do Murkville. No wyście, to znaczy wyście musieli troszeczkę przejść w przeciwną stronę niż do Murkville z Helterton, ale że w jedną stronę mieliście podwózkę razem z tym wędrownym plemieniem arabskim, no to w pierwszą stronę zaszło wam to dużo szybciej, bo oni mieli działające samochody, natomiast w drugą stronę musicie już iść sobie pieszo.
Tak, pamiętam. Dostaliśmy wtedy informację od nich, że tutaj się wydarzyło coś dziwnego, że masa ciał, tak, i tak dalej. Okazało się, że ten statek kosmiczny miał maskowanie. No i oni nas zostawili tutaj i my faktycznie chyba, słuchajcie, będziemy się kierować z powrotem do naszej wioski. No, trzeba by było im przekazać... Przekładnie. O, przekładnie właśnie. Ale z tego co pamiętam, wyście puścili jednego mieszkańca Helter, tam z dwukółku tam, nie? Dokładnie, tak ten, było. Ten mieszkaniec przez mnie był opisany jako albo karze, albo brzydkie dziecko. Nie, nie wiecie do końca co. Ciężko stwierdzić było po nim. Ale w końcu wyszło, że on był gulem, nie? Tak, chyba tak, no. Bardzo starym gulem. Nie zaszkodziłoby sprawdzić, czy wszystko na pewno w porządku. Ja dobrać pewnie jakąś nagrodę? Czy tam żadnej nagrody nam nie obiecali? Coś było, chyba po 15 kapsli na głowę, czy jakoś tak było za doprowadzenie. I legionistów trzeba spieniężyć, tak. Ale gdyby, to znaczy wiecie, że ani w Helterton, ani w Murkville nie spieniężycie tych hełmów, bo gdybyście się musieli udać do większego miasta, który jest, powiedzmy sobie, koło tygodnia drogi stąd, nie? Gdyby kolej działała, no to by się tam dojechali, powiedzmy sobie, w okolicach jednego dnia, no ale jako, że ktoś wysadził lokomotywę, to jest problem, nie? Czyli... No to do Murkville chyba. Dobra, więc sobie podróżujecie. No, podróż nie była jakoś super mega przyjemna, bo jednak po prostu łazicie po pustkowiach, nie? I teraz bym potrzebował od jednego z was, tego, który jak gdyby prowadzi was wszystkich, rzutu na percepcję i survival, czyli tam przetrwanie. Kto się wyrywa do prowadzenia całej karawany? Survival z percepcją, tak? Tak jest. Ja, czyli ty idziesz na szpicę, dobrze wiedzieć. Tak, bo przynajmniej coś zauważę. Przynajmniej tak uważam. Zużywać porty opieki, czy nie? Chyba nie. Macie 4. No, jest, nie powiedziałem ile sukcesów, dobra. To załóżmy, że jeden ci wystarczy, nie? I powiedzmy sobie, pod koniec pierwszego dnia, bo tam mieliście z półtorej dnia, bo byście musieli iść, nie? Zobaczyłeś, że przed wami najprawdopodobniej matka Jałgłaj z kilkoma młodymi żeruje na jakiejś padlinie. Prawdopodobnie jakiś uciekł bramin, albo ktoś po prostu wypasał braminę i to tylko zostało, nie? No ale zobaczyłeś to z pewnej odległości, więc jeżeli chcecie, możecie bezpiecznie ominąć tego Jałgłaja. Wiesz dobrze? Tak powiem... No, mów. Wiem, że to jest kubaństwo niebezpieczne raczej, natomiast jest to gdzieś mniej więcej, bo tak, braminów w okolicy, jak szliśmy, były, że tak powiem, dwa. Jeden szedł od tego małego gula do Murkville, a drugi to ewentualnie, którego widzieliśmy, był od gula, który był świecącym handlowym lokalnym. Tak, ewentualnie. Pytanie, czy jestem w stanie zobaczyć, czy jakieś tam, nie wiem, rzeczy są dookoła, które by wskazywały na któregoś z tych. No zakładam, że jeżeli nie jesteśmy jeszcze blisko Murkville, no to nie spotkaliśmy tego pierwszego, więc ewentualnie mógł to być gula, więc da się radę zobaczyć z bezpiecznej odległości. Jest jeszcze jedna opcja, że po prostu wiesz, że w samym Helterton tam była mała farma tych braminów, więc ewentualnie jeżeli stamtąd uciekł, no to mogło się tutaj napatoczyć, bądź ta bestia mogła go po prostu przez jakiś kawałek ścigać i może jakiegoś innego nieszczęśliwego wędrowca po prostu zaatakował. Ale jeżeli chcesz... Konsultuję z resztą najpierw. Że tam widać daleko, mogę im pokazać przez mój karabin, przez lunetę, że tam daleko to, co się małe rusza, to jest wielkie, niebezpieczne i gryzące. I no. Słuchajcie, co robimy?
Generalnie możecie sobie wyobrazić tak, że wy schodzicie po prostu z jakiegoś wzniesienia, nie? I gdzieś tam w dole tam mogły być jakieś, wiecie, jakieś stare zabudowania, jakieś, nie wiem, na przykład osiedle albo jakaś ta, o, jakaś stara farma, nie? Jest rozwalona i tam po prostu, wiesz, płot rozwalony, jakieś jeszcze resztki budynku stoją, tak powiedzmy sobie jedna ściana, nie? I tam gdzieś wokół tych resztek właśnie tego ogrodzenia chodzi sobie ten duży jałgłaj, wokół niego trzy mniejsze i widzicie, że przed nim leży właśnie na wpół zjedzony bramin. Ale to bezpiecznie będzie to ominąć? No słuchajcie, jestem trochę ranny, może lepiej nie pakować się w kolejną kabałę. No ja też jestem za tym, żeby to ominąć, bo to jednak jest gryzące. Nie wiem, czy to jest wielkości Flake'a, czy nie jest wielkości Flake'a, jak stanie na łapach. No, jak stanie na łapach, to myślę, że wielkości Flake'a. Flake, to jest takie dużo jak ty, to może... Może nie zbliżajmy się do tego, co? Jak ten... Nie wiem, no... Możemy iść dookoła, ominąć... Ale tam ten... Poraniny leżą chyba. Nie szkoda nam mięsa? Ale to już nadgryzione. Zjedzone delikatnie. Nawet bardzo mocno. I zaraz już tam nie będzie nic do jedzenia. Poza tym chyba ostatnio całkiem dużo obiadek jadłeś, nie? Ale oni tam głównie warzywa mieli. Trochę mięsa było, ale... No dobra, nie? Ja zrobię jak mówicie, nie? Oj. To jak to najlepiej ominąć? No, z tego co wiesz... Shorty, najlepiej to ominąć tak, żeby ustawić się na zawietrznej, tak żeby wiatr was wiał i odganiał was zapach od tego, bo na tyle co ty znasz pustkowia i jałgłaje, to wiesz, że jest opcja taka, że jeżeli on wyczuje was, może uznać was za zagrożony, szczególnie, że to jest młoda z... Boże, że to jest samica z młodymi, ewentualnie po prostu uzna, że jesteście lepszym jedzeniem niż bramin i po prostu nawet zaszarżuje, nie? No to pokazuje mniej więcej, skoro mówiłeś, że schodzimy z wniesienia, no to pokazuje stronę, którędy będziemy omijać. Próbuję wyszukać i pokazać wszystkim szczególnym uwzględnieniem Flake'a, którędy będziemy przechodzić i dlaczego tak daleko. No i kiedy tak właśnie idziecie, patrzycie na zachmurzone niebo i nagle jest kap i później jak nie walnie deszczem i zdajecie sobie sprawę jedną rzecz, to nie jest taki typowy kapuśniaczek jak nieraz pada na pustkowiach. Generalnie czujecie po chwili na skórze delikatne pieczenie, więc czujecie, że to może nie jest burza radioaktywna, ale na pewno coś mniej agresywnego, więc jeżeli szybko nie znajdziecie jakiegoś schronienia, no to możecie się nabawić niezłej choroby. No wszyscy poza Flake'iem. Trzeba się chować. Ja bym chciał, przybliżam się do Flake'a, idę bardzo blisko niego, jeżeli wieje trochę wiatru, to tak od jego zawietrznej też stoję po prostu, żeby mnie trochę odchłaniał i mówię, że szukamy schronienia jak najszybciej, bo Flake, ty nie potrzebujesz, ale nam to, ten deszcz to nie robi nic dobrego. No, tylko problem jest taki, że tak jak okiem sięgnął, nie, tak w okolicy, co widzicie, jedyne jakiekolwiek zabudowania, które mogłyby was schronić, no to ewentualnie jest, jeżeli macie szczęście, to pod tą farmą będzie jakaś piwnica. No, piwnice często były w tych okolicach, więc to wiecie, podróżując tutaj po okolicy. No ale problemem stanowi ten jałgłaj. On wydaje się kompletnie nie przejmować tym deszczem, nie? Czy ja mógłbym na przykład wziąć i z jakichś... znaleźć, nie wiem, jakieś takie płótna albo coś takiego, żeby rozpiąć to, rozciągnąć to na jakichś patykach i mieć nad głową dla wszystkich jakiś rodzaj takiego plandeki, zadaszenia?
Macie kilka materiałów, które stamtąd wynieśliście i wcześniej mieliście, więc spoko, ale żeby to dało wam jakiekolwiek zabezpieczenie, to bym potrzebował od was, od jednej osoby, rzut na ten, na inteligencję z craftingiem, czyli po polsku to było... Boże, Reaper? Nie Reaper, tak, Boże, z Reaperem. System mi się mylą, sorry. Dawno nie grałem Fallouta, tak. Inteligencja z naprawą, żeby to po prostu sklecić. Jeżeli ktoś ma prowizorkę, to będzie mógł sobie miał dodatkowy sukces z tego, nie? No dobra, ja spróbuję wtedy. No to dalej. Potrzebujesz tak naprawdę jeden sukces, nie? I zużyjecie na to dwa zwykłe materiały, więc kto tam nosi te materiały, to by mógł sobie po prostu zredukować. Mogę pomagać? Mam jeszcze pytanie, bo nie wiem, czy mam brać przy tym udziału na ile ten pancerz ochronny, który mam z... Czy on mnie chroni, skrypty, czy on mnie jakoś chroni? Skrypty? Wydaje mi się, że on ma odporność na... Radiację 2, tak, więc delikatnie cię chroni, natomiast no to jest deszcz, nie, więc on jak się przemoczy tą radioaktywną wodą, no to dalej będzie to negatywne skutki miało, nie, dla was. No okej. Okay. Ja sobie wziąłem jedną, no. Czyli jak pomagam, to oczywiście tak, żeby się też schronić. Dobra, to najpierw najpierw flake rzucisz. Ja wziąłem sobie jedną kostkę. Mhm. Czyli zrzucasz trzema, nie? Tak. No i masz dwa sukcesy, więc to w zupełności wystarcza, bo ty masz profit prowizorkę. Ja mam prowizorkę też. No. Tak. Mogę spróbować na pomoc Reaper, to może odzyskamy partię AP czy coś. No możesz. Dodatkowy sukces to będzie do... Tak, tak, bo deklarowałeś przed, więc spoko. Ale poczekaj, bo ja za prowizorkę miałem dodatkowy sukces, czyli mam... Jeden sukces, dwa, a za pomoc nie mam sukcesów? On muszą rzucić, jeżeli on im wyjdzie, to jak najbardziej. Dobra. Ile materiałów mam sobie tych? Dwa. Mi też wyszedł jeden. Tylko na pomoc zawsze rzucasz jedną, ale na pierwszej kostce ci wyszło, więc jest okej. Okay. No, więc dopisujemy wam jeden punkcik partę AP, czyli macie cztery. Więc, Flejku, co zmontowałeś? Co tam znalazłeś w tych tobołach, które nosisz w końcu? To wygląda jak taki wielki latawiec, wiesz? Żebyśmy wiesz, nie odlecieli. To są takie cztery jakieś patyki, znaczy nie cztery, tylko dwie takie poprzeczki z połączonych jakichś patyków ze sobą i na to naciągnięte są jakieś też może połączone ze sobą kawałki jakiegoś materiału plus jakieś może kawałki jakiejś folii plastikowej, wszystko jakoś tam to powiązane, tak żeby zrobić, wiesz, takie naprawdę takie 3 na 3 metry taki latawiec, nie? W sensie 3 na 3 mam na myśli te patyki mają 3 na 3, mhm. Nie? Więc generalnie polepszyło to znacząco waszą sytuację. Niemniej dalej po bokach trochę zacina, dalej chodzicie po tym mokrym, nie? Więc jeżeli zostaniecie tutaj kilka godzin, to na pewno część z was nabawi się choroby popromiennej, nie? Więc pasuje znaleźć jakieś schronienie. Tylko no, co zrobicie z tym jałgłajem? On jest blisko... Czekaj, bo... Od was jest do Helterton, tak? Tak, to było tak. Koło tam południa byliście w Helterton. Odjechaliście około godziny, później szliście koło 3-4 godzin, nie? Więc jesteście już, minęliście wysokościowo Helterton, jesteście bliżej Murkville już, nie? Gdybyście szli, to pewnie gdzieś późno w nocy byście dotarli, nadwyrężając po prostu drogę, ewentualnie byście znaleźli jakieś schronienie. A tutaj jesteście na takim wzniesieniu, około 400 metrów od was, czyli na takim znośnym, dalekim zasięgu i właśnie zauważyliście
zauważyłeś tego jaogwaja. Gdyby nie to, to byście się po prostu na niego nadziali, nie? A on sobie urtuje, tak jak powiedziałem, przy ruinach jakiejś farmy, która kiedyś tutaj była, nie? Nie, zaraz. No, mamy kurde wielki latawiec, no to ciężko będzie odejść dookoła, tak żeby się na tej farmę dostać. On jest blisko tej farmy, czy on jest gdzieś dalej od tej tak, farmy? Tak, to wyobraź sobie takie, że ta farma to była taki standardowy z amerykańskich filmów farma gdzieś tam na prairie, nie? Tyle, że została jedna ściana, ten firemur, czyli ta najwyższa ściana, tam gdzie dach się łączył boże, ściana łączyła się ze szczytem domu, nie? To zostało, jeszcze się trzyma, reszta jest po prostu porozwalana tam na środku. Miałeś dookoła płotek, on jest w większości zniszczony, ale po prostu jeszcze fragmentarycznie jakieś pojedyncze słupy wiszą, jakaś taka belka smętna, nie? I tam na takiej pożółkłej trawie leży sobie właśnie truchło bramina i nad tym jest duży jałgłaj i trzy mniejsze, nie? Myślicie, że da się go jakoś stąd odciągnąć? Albo może ktoś z nas by poszedł i sprawdzić, czy jest się gdzie schronić, tak żeby nie alarmować to coś? Dla tych, co nie wiedzą, jałgłaj wygląda jak taki wielki niedźwiedź, z tyle, że zamiast takiej jednorodnego futra, jak wszystkie zwierzęta, lekko zmutował, jego paszcza się wydłużyła, zęby zrobiły się jeszcze większe, niektóre kły wystają po prostu krzywo z paszczy, a zamiast jednorodnego futra ma bardziej takie płaty na plecach i łapach, nie? Słuchajcie, no jak dla mnie mamy dwie możliwości, albo próbować obejść bokiem do tej farmy, ale narażamy się na tego zwierza, a druga opcja, no to idziemy jak szliśmy, też obchodząc go w nadziei, że za kolejnym pagórkiem znajdziemy jakieś miejsce, gdzie będzie można się skryć. Tylko pytanie, czy nie przemykniemy wcześniej? Ja wiem, że mamy piękne latawiec, ale zaraz i tak przemoknie. Na parę godzin powinno wystarczyć. A buty? Jak nie będziemy chodzić przekonany. Po tym mokrym, to szybko zmokniemy. Jak bardzo pada? Wiesz co, to jest taki... Nie jest ulewa, nie? Ale jest taki regularny deszcz, nie? Więc to nie jest jakaś tam delikatna mrzawka, ani nic bardzo strasznego, nie? Jakaś wielka obrywanie chmury ulewa, tylko taki regularny, dobry, porządny deszczyk. Shorty, dasz radę wystrzelać tego zwierza, zanim do nas dobiegnie? To jest wielkie cholerstwo, nie wiem, nie wydaje mi się, żeby mi się udało, mógłbym spróbować, ale no. Trochę zależy od farta. Mamy jeszcze pytanie, coś dalekosiężnego? Jedzenia, bo można by było spróbować zwabić to cholerstwo rzeczywiście gdzieś. Jedzeniem. Samemu myknąć na farmę, no. Wy macie jakieś tam zapasy jedzenia, bo braliście z Heltreton, więc jeżeli chcecie, możecie próbować zrobić coś tego typu. Słuchajcie, jakby wziąć, zostawić ten cały baldachim, który sobie nam pięknie zmontował. Jakby... stawić pod nim tylko ogień jakiś mały rozpalić, zrobić cokolwiek, co aromatyczne będzie, to skubaniec na pewno poczuje dym, na pewno tu przylecą, a my sobie w tym czasie myk i podbiegniemy do farmy i się skitramy. Ale jak to tu zostawimy, to nim wszystko przygotujemy i pobiegniemy na tą farmę, to zdążymy znowuż przemoknąć. No powiem ci, że lepsze to niż kilka godzin na tym deszczu. 400 metrów przebiegniemy w chwilę. To nic złego się nie stanie. To może wyszykujcie tutaj, a ja jako, że mam trochę lepsze ubranie od was, może spróbowałabym podejść od Zawiecznej i znaleźć, gdzie się możemy skryć, jak już wszystko przygotujemy. A widzimy tę farmę? To znaczy, no farmę to jest dużo powiedziane, no stoi jedna ściana, tak?
Ale nie widać, czy od jednej ściany jest druga, czy jest dach? Nie, dachu nie ma. To jest, to wyobraź sobie, masz dwuspadowy, normalnie dwuspadowy dom, nie? I zawsze jest jedna ściana, która u nas w naszej okolicy nazywa się Firemurem, czyli ta ściana, która łączy się ze szczytem dachu, nie? No i to jest jedyna ściana, która pozostała z tego budynku. Reszta się zawaliła. Jest to jedna samotna ściana, która jeszcze nie runęła, nie ma dachu. Są tam po prostu jakieś połamane jeszcze części tego budynku. Ale wiecie, bo żyjecie w tych okolicach, że tego typu farmy bardzo często miały podpiwniczenia. Więc w tym podpiwniczeniu można by się schować, nie? Chyba, że tam stoi woda, no to wtedy się nie schowacie. Chyba, że lubicie siedzieć w wodzie, nie? Radioaktywnej. No niekoniecznie radioaktywnej, no będzie się powoli zmieniała w radioaktywną z obecnym opadem, to na pewno. Więc to jest kwestia wasza. Czy dobra, idziecie czy dalej, czy... mogę spróbować, czy mamy jakiś rzut na jakąś nawigację, coś takiego? A co byś chciał określić? Chciałbym określić, w jakiej odległości od nas, oddalając się od tego zwierza, może się zacząć jakiś teren bardziej sprzyjający kryjówkom. To znaczy, na to nie... To jest bardziej kwestia waszego szczęścia, czy napotkacie, nie? Bo tą konkretną drogą wyście nie szli, ale tak samo jak szliście do Heltertown, znaleźliście taką jaskinię, w której żeście się schowali, nie? Więc jest szansa, że tutaj też będzie. Pytanie, czy to nie będzie jaskinia, gdzie to mi to żyje? No, tego nie wiesz. Też jest taka szansa. No słuchajcie, jeżeli żaden z tych pomysłów wam się nie podoba, to możemy po prostu postrzelać. No ale troj nie wygląda najlepiej, no ale możemy spróbować. No, ja czuję się mocno średnio. No dobra, to jak? Możemy ewentualnie rzucić monetą, kapslem. Co będziecie robić? Trzy opcje mamy, nie? Czyli... Odchodzimy, próbujemy się kiedyś w piwnicy odciągając, albo strzelamy. Tak? Dobrze mówię? Dobra, to może faktycznie postrzelajmy. Ten zwierz jest jeden? Czy te jego młode mogą być zagrożeniem, czy nie? Ciężko ci stwierdzić, nie? Ani Shorty, ani ty, no nie jesteście ekspertami od fauny pustkowi. Więc ciężko stwierdzić, co te młode zrobią. No te moje 17 nabojów. No, będzie ciekawie. Generalnie aktualnie jesteście na dużym dystansie, nie? Więc no chwilę zajmie, jeżeli to będzie chciało się do was przybliżyć, nie? Ile tur strzeleckich będzie? To jest interesujące. Wiesz co, wydaje mi się, że 3 tury możecie mieć, zanim to do was dobiegnie. Ale na początku to będzie daleki dystans. Tak, na początek to jest daleki dystans. No to Shorty przecież ma snajpera. Tak, ale jego snajpera jest na średni. Więc tutaj będzie po prostu jeden poziom sukcesu wyżej potrzebny niż to ma obrony. Później kiedy po 2 turach to wbiegnie w średni i w 3 turze będzie w bliskim, nie? Bo się już rozpędziło. Więc wasza decyzja, co chcecie. Możecie też próbować jakąś pułapkę tutaj zrobić, nie? No chyba wszystko wybuchowe wykorzystaliśmy. Mhm. Żeby by było coś naprawdę na prędce sklecić tak dziwnego. Czy tam w okolicy gdzieś widzimy jakiś wielki dół? Coś takiego, żeby był już na to, żeby nie trzeba było kopać, tylko jest jakiś, nie wiem, 2-3-metrowy dół. A rzuć sobie na szczęście z percepcją. 2 sukcesy i będzie taki dół. Zobaczysz, nie? Jak się ustawić tak, żeby jeżeli to się to biegnie, to jeżeli zrobicie jakieś przykrycie na to szybkie, no to wtedy to się wali. Czekaj, bo ja nie wiem, jak to rzucić teraz. To prawym klikasz na przetrwanie, nie? A, na przetrwanie. No, bo tak, bo powiedziałem dwa skille ze sobą, dwie cechy. Przetrwanie ze szczęściem, nie? Czyli prawym klikasz na przetrwanie i tam masz użyć szczęścia. A nie też możemy się rozglądać? A czemu? Aha, no dobra, niech będzie.
Możecie wspomagać Flake'a w tym, nie? Bo on wpadł na pomysł. Mam jeden sukces. Potrzeba dwa. Niego wesprę. Jeszcze tylko chciałem, szczęście nam się nic nie odwonowiło, nie? W sumie możecie przywrócić sobie na maksa, bo to jest zupełnie osobna historia, zaczynamy. Czyli na tyle, ile macie punktów szczęścia, tyle, ile macie cechy szczęścia, tyle punktów szczęścia powinniście mieć. Ja bym tą 19 przerzucił sobie ze szczęścia. No to proszę bardzo. A to masz dwa sukcesy. A dobra, już ktoś tam rzucił. A ile normalnie mieliśmy szczęścia? Tyle, ile masz, masz szczęścia. Cechy szczęścia. Okej. Okay. Bo są punkty szczęścia i cecha szczęścia, nie? Bo to są dwa sukcesy już. Więc Flake, ty zacząłeś się rozglądać i tak sobie mruczysz pod nosem dół, 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 gdzie jest dół, nie? A wtedy Shorty, tak wiesz, to coś się klepnęło w sumie, no rację ma ten Flake, nie? I zacząłeś patrzeć dużo bliżej was, nie? I faktycznie w jednym miejscu jest takie wyżłobienie. Wygląda na to, że jakby jakieś mocniejsze opady, tam po prostu woda z tego wzgórza, które byliście właśnie tam opada i tak wyżłobiła po prostu sporej wielkości dołek, który no jesteście w stanie się ustawić tak, że żeby jeżeli coś na was biegło, by musiało przebiegnąć przez ten dołek, o ile nie zauważy tego i nie będzie, wiecie, gdzieś na boki skręcać, nie? To ja postawię przed dołem. Nie zrozumiałem. Flake'a postawi przed dołem generalnie, żeby ja ogłaj bieg na niego i wpadł w dół. No, a ja chcę ten dół przykryć tym latawcem, obrzucić go jakąś suchą trawą, czymś lekkim, ale tak, żeby w miarę to zasłonić. Mm-hmm. Trochę tam piasku, trochę suchej jakiejś trawy, gałęzi. No, zrobić taką pułapkę, no, taki dół, wilczy dół taki zrobić. No to inteligencja z naprawą bym poprosił. Im więcej będziesz miał sukcesów, tym lepiej to będzie ukryte, tym trudniej będzie ja Ugłajowi się zorientować, że coś tam jest, nie? To tam robi to? Bo ja mogę spróbować. Ja z inteligencji to nie bardzo, nie? Jak mam tag i trzy... Tak ci powoduje to, że na tym, że na, jeżeli na 20 wyrzucisz wartość tagu, okay. No to wtedy masz dwa sukcesy, nie? To jest naprawa z inteligencją. Wezmę tak jeszcze jedną, więc nie pomogę. No, super. Cztery sukcesy, nie? Więc Troj, powiedz nam, jak to zrobiłeś, nie? No cóż, obsadziłem te tyczki, za które trzymał Flake, żeby unieść po prostu to. Obsadziłem to w dole. Zebraliśmy wspólnie, tak jak Flake wspomniał, tej suchej trawy. Obrzuciliśmy to trochę piachu, żeby nie odróżniało się kolorem. I w sumie w gruncie rzeczy tyle. Starałem się, żeby to było jak najbardziej zamaskowane, żeby nie odróżniało się od nawierzchni. No i jakby ustawiliśmy się po drugiej stronie tego i tylko tak łokciem tykam Shortiego, no to chyba jesteśmy gotowi. Flake, dobry pomysł. Ja mówię, mały kolega, strzelaj. Dobra, ale zanim strzelicie, pozbyliście się tego waszego prowizorycznej ochrony, nie? Więc teraz ja bym poprosił od was... No to sekundy są. Nie, to są chwile, nie? Stoicie w tej wodzie, teraz zaczęło na was lać, nie? Tsunami nagle. Nie tsunami, no to jest już chwilę się pada, nie? Gadacie, dobra. Zlokalizowanie tego wszystkiego i tak dalej, nie? No to chwilę to zajmuje. Więc teraz bym poprosił od was rzut na cechę wytrwałość, to była ze sztuku przetrwania, nie? Czyli na przetrwanie po prostu, bo to jest zarazem połączone. Wszyscy poza Flake'em, bo Flake jest najwrażliwy na radiację. I potrzebujecie jeden sukcesik.
Shorty elegancko. Dwa. Może sobie jeden dopisać do party AP. Możecie? Troy. Też możecie dopisać jeden. I została nam nasza gwiazda. Co rzuciłam? Wszyscy zdaliśmy. Wszyscy na dwa sukcesy. Na dwa sukcesy. Dobra, więc... Póki co, to macie 6 parta AP, nie? Więc więcej nie zrobicie z tym nic, nie? Więc bez najmniejszego problemu, póki co, albo ten opad jest mało radioaktywny i nic na was nie robi, albo póki co nie przyjęliście na tyle dużej dawki, żeby dla was coś to robiło, mimo że liczniki Geigera w tych... w Pip-Boyach robią dosyć intensywne trzaski, nie? Tam można regulować sobie głośność, ale no jeżeli jest na chwilę włączony, to słychać, że po prostu jest dosyć ostro. I teraz pytanie, jak się rozkładacie, żeby to tego jałgłaja ściągnąć? Wszyscy chyba po drugiej stronie dołu. Ja bym proponował tak, Blake zaraz przy dole. Ja kawałeczek dalej, a was dwójka z brońmi krótkimi gdzieś blisko dołu, po bokach bardziej taka skitrana, żeby ich was nie było widać, jakby to cholerstwo farżowało. Jak strzelę, to on zobaczy Flake'a, pobiegnie na Flake'a. I wpadnie. Ale wszyscy, dół, żebyśmy byli po drugiej stronie, nie? Jakby... Cel jest taki, żeby to szarżowało na mnie. A ja stoję za dołem. A Shorty ma tylko go sprowokować. Albo no to jak zada obrażenia, no to też super, nie? Także Shorty się nie hamuj, nie? Śmiało celuj w niego, nie? Ja w razie czego też wyciągam broń. Gdzie tam, nie wiem, metr dwa do góry po prostu robię, pokładę się, podam broń, lunetkę, będę pykał. To ja rozumiem, że też z broni będę strzelała. To jeżeli chcesz, to jak najbardziej możesz, nie ma problemu. A masz średni, długi dystans? Właśnie tak to patrzę, znaczy, to... nie do końca rozumiem, mam chyba wszystko w warciu. To znaczy tak, już Hashi, tobie sprawdzam, co ty masz, bo ty masz tą... Ty miałeś jakiś solidny karabin. Tak, był ten laser gun, nie? I on jest na dystans zasięg bliski. No, czyli... A nie było tam, jak się z tymi legionistami praliśmy, to nie miała co, nawet kolbą trzasnęła gościa? Czekaj, to jest ten... To ten drugi powinien być na średni faktycznie. Tak, Instytut Laser, który masz, no to on jest na średni. Zadaje... Nie wiem, czemu tłumaczy dziwnie zwarcie i niecelna. Tak, bo zwarcie chodzi o to, że możesz go używać, on jest na tyle, wiesz, skrabny ten pistolet, że nawet jeżeli jesteś z kimś bezpośrednio w zwarciu, nie, czyli wiesz, ktoś cię złapał, bije, to dalej możesz z tego strzelić, nie? To nie jest taka bardzo długa, niewygodna broń, gdzie nie jesteś w stanie, wiesz, dosłownie kiedy ktoś jest metr przed tobą strzelić, nie? Okej. Bo to jest różnica między bliskim a zwarciem. Nie, zwarciem to jest wtedy, kiedy ktoś ci da w pysk, nie? I wtedy już na przykład z długiej broni ciężko do niego strzelić, nie? Bo on może po prostu tą lufę ci złapać za lufę i tak dalej, nie? Rozumiem. No to dobrze, to w takim razie ja się też ustawię z tą bronią. Będę, no tak, żeby się nie narazić na jakieś ataki niepotrzebne. To ja sobie wyobrażam tak, mamy jałgłaja, później od niego robimy linię prostą, mamy ten zamaskowany tunel do dół, nie? Później będzie tam stał Flake, nie? Po prawej i po lewej od Flake'a wy leżycie na ziemi i będziecie stamtąd ostrzeliwać. A gdzie w tym wszystkim jest Troy? Ja stoję obok Flake'a, no i w razie czego jak to już będzie bardzo blisko, no to... Wyładuję, co mam z 44. Dobra, ty na pułapkę miałeś 4 sukcesy, nie? Dobra, więc to nawet nie ma sensu rzucać, bo nie wyrzucę tyle, więc to on na pewno wpadnie. Dobra, więc strzelajcie początkowo, nie? No to przykładam i będziemy strzelać. Może sobie wezmę do pierwszego strzału jednego APK.
A i celuję... Czekaj, co jest, czym jest do mnie zwrócony? Żeby mu jakoś nogi uszkodził, ty. Wiesz co, można by powiedzieć, że zadem. Zadem. Jajka. Nie, no generalnie wiem, że to jest wielkie skubaństwo, więc trochę uszkodzić łapę, żeby do nas wolniej podbiegł, żeby dał radę więcej na boju, w niego spakować. Dobra. Dobra, czyli tylna prawa albo tylna lewa noga, to trafi, nie? No, prawa tylna. A to i tak, znaczy, dobrze, bo po mnie jest akcja celowania, mam tamty atrybut tego, więc nie biorę kary, nie muszę kombinować z tym plus broń celna i tak dalej, więc po prostu to pyka. Dobra, no to dymy, gyp, siada czy nie siada? Dwa sukcesy wystarczy. Bo jesteś jeden sukces, jeden tylko zasięg, obszar zasięgu dalej, nie? Więc pada strzał. Dlatego brała. I ty masz piercing 1, czyli omijasz jeden punkt pancerza, nie? Ja czy mogę sobie przerzucić coś z tego? Ale ma dwa te efekty, czyli chyba omija dwa punkty. Nie. Jeżeli efekt jest brutalny. Tak, efekt, okay. To znaczy efekt działa wtedy, kiedy to jest, natomiast efekty się ze sobą, jak gdyby, jeżeli masz efekt z wartością, to on się nie kumuluje, nie? Mhm. On wyzwala efekt. Możesz za punkt szczęścia te trzy puste kosteczki przerzucić. A czyli ty jest tam za jeden punkt szczęścia, tak? Tak. No dobra, to ewentualnie, jeżeli masz szybkoszczelność na tej broni, to możesz wydać więcej amunicji, żeby dorzucić. Nie mam szybkoszczelności, wręcz przeciwnie. No i to łącznie mamy 6 obrażeń, nie? Tak, minus jeden. Tak jest. I jeden przebijający. I trafiłeś go w tylną nogę, nie? Więc padł huk. Ten pocisk wbił się w tą nogę, nie? Nie wyszedł z drugiej strony, bo nie widać było, nie? Wbił się tam. Słyszycie ryk i widzicie, jak ten jałgłaj zaczyna się rozglądać na prawo, na lewo, co też się dzieje, obraca się i widzi wielką postać Flake'a, więc najprawdopodobniej ruszy w tą stronę. Ale w tym momencie jest nasza Hashi. Zgadza się. Ja również przymierzam się i pewnie strzelam, mimo że to jest trochę za daleko, ale jednak liczę na łut szczęścia i dlatego chyba nawet skorzystam z punktu drużynowego. Mhm. Więc rzucam trzema kostkami. Są dwa sukcesy, ale jest też komplikacja. I teraz pytanie, czy to zostaje ta 20? Czy... Nie, na pewno ją chcę przerzucić. Dobra, to za punkt szczęścia możesz to zrobić. Jak będę miała przerzucała, to mogę tą od razu 17 też przerzucić. Tak, tylko wtedy za dwa punkty szczęścia, nie? Bo każda kostka to jest osobno. Chyba że masz jakiegoś perka, który na to pozwala, ale z tego co kojarzę, to nie masz nic tego typu. Nie mam. Więc przerzucam tylko tą 20. Dobra, to klikasz na nią, później przerzut. O, i mamy dodatkowy sukces. Dodatkowy sukces to nie jest atak wręcz, więc nie możemy przeznaczyć na dodatkowe obrażenia, chyba że masz jakiś pomysł, czy wraca po prostu do party IP. Bo jakiś drobny efekt możemy dodać do sceny. Okej, to może najpierw zobaczę ile damage'u. Obrażenia to był ten. No i tutaj masz trzy obrażeń, nie? I ten efekt seria jest taki, że możesz jak gdyby atakować kolejną istotę, nie? I kolejna istota jest po prostu z wyższym stopniem trudności, ale możesz tam też zadawać jej obrażenia, nie? O ile dobrze rozumiem, pamiętam. Rozumiem, że tam były dwa małe, znaczy były trzy młode, tak? Tak, trzy małe, nie? Już ci mówię, seria za każdy uzyskany na kościach efekt możesz trafić jednego dodatkowego przeciwnika w bliskim dystansie od głównego celu, czyli ona jest obok, zużywając jedną jednostkę amunicji za każdego dodatkowego wroga. Otrzymują oni tyle samo obrażeń, co główny cel ataku, przydzielonych w lokalizację losową. Czyli możesz po prostu poświęcić amunicję i wtedy po prostu też trzy obrażenia dostają te miśki obok. One są w bliskim dystansie do tego, bo stoją tuż obok, nie? Więc możesz każdego z nich trafić za każdą dodatkową amunicję, którą słyszysz, nie?
Czyli wydając 4 punkty amunicji, wszystkie 4 istoty trafisz, nie? Dobra, myślę, że tak zróbmy, zwłaszcza, że być może będę miała, liczę na przykład na efekt, że zobaczą, że coś się dzieje i spierdzielą, a niech dorosły się tym zajmie i tak, jak najbardziej w takim razie chcę wydać tą amunicję. Dobra, to odpisz sobie dodatkowe 3 punkty amunicji i będzie ok. Dobra, a ty widzisz tak, że ten, wiesz, pocisk z laseru trafił w też tylną nogę, wiesz, bo to się po prostu odwróciło, stanęło, wiesz, na tylnych nogach, wtedy trafiłaś w tą nogę, nie? Generalnie nie zauważyłeś z tej odległości żadnego efektu, nie? Ale potem przeniosłeś, wiesz, ogień w bok, w bok, w bok, w bok i każde z tych młodych dostało strzał i wtedy słyszycie taki przerażający ryk tej istoty, a te małe zaczynają gdzieś uciekać, nie? I w tym momencie widzicie, jak ona, wiesz, ten Yao Guai, samica, padła na 4 łapy i zaczyna w bardzo szybkim tempie biec na naszego Flake'a. I pytanie, czy Flake i Troy coś chcą jeszcze robić przed tym, jak padnie kolejna tura strzałów. Dobra, to mamy pierwszą. Czekam na bliski. To mamy pierwszą turę. Druga tura strzałów dalej jest na tym. Dalej jest na dalekim, więc jeżeli chcecie, możecie jeszcze raz strzelać do tego. No to lecimy z koksem. Znowu przymierzamy, tym razem jak biegnie na nas, no to mamy pięknie łeb. Mhm. I strzelamy. Znowu wezmę sobie plus 1. 4 sukcesy. Dobra, celowane było w łeb. Od razu mówię. I dymyg. To jest 5. Nie? Mhm. I co byś chciał za ten jeden dodatkowy efekt? W sumie, bo jeden ci zostaje, nie? Macie 6 party AP i jeden ci zostaje efekt. Jeden mi zostaje efekt. No to... To musi być coś fabularnego, Chciałbym, żebym strzeliło trochę może scenkę w taki sposób, żeby, że tak powiem, miał problem z gryzieniem. Wiesz co, zrobimy tak, że ukruszyłeś faktycznie jeden ząb, nie? I będzie zadawać minimalnie mniejsze obrażenia, nie? Dobra, a ty trafiłeś w głowę, tylko wiesz, to ma wyjątkowo twardą czaszkę, nie? I zobaczyłeś, jak po prostu to bardziej ten pocisk, wiesz, on uderzył w tą czaszkę, ale zamiast zagłębić się w nią, on po prostu jak gdyby kosił się i przeorał łepetynę, nie powodując jakichś większych uszkodzeń, niż po prostu takie, wiesz, zarysowanie przez cały czerep. Mhm. Czyli to będzie tyle. Dobra. I nasza Hashi. No to ja oczywiście również strzelam, podobnie jak wcześniej. Również liczę na łód szczęścia drużynowy, więc rzucam 3 kośćmi. Ale wy macie dzisiaj rzuty. I dalej to jest partia IP, zostaje wam na 6, nie? I może rzucić sobie na obrażenia, nie? I to mamy 3 obrażenia. Czy Troy i Flake coś robią? Czy dalej po prostu czekacie? Ja czekam. Dobra, to wiecie... Ja przeprowadzam się już, tak, gotuję do walki. Dobra. Pocuję lufę. I teraz już wszyscy zaczynacie czuć wibrację ziemi, to biegnie na was bestia, która ma pewnie kilkaset kilogramów masy. Jest jakieś od was, nie wiem, 60-70 metrów i wiecie, że zaraz, jeżeli nie zauważy, to wpierdoli się w ten dół, nie? I no, to jest rozpędzona po prostu bestia, ona po prostu biegnie, nie? I teraz macie ostatnią szansę, żeby strzelić, zanim ona za chwilę dopadnie już do Flake'a. No to lecimy z koksem. Razem może spróbujemy jakoś łapy. Czekaj, ale jeszcze powinien być chyba moment, gdzie... Ona jest teraz... Ale nie będzie na tym...
To znaczy ona już, wiesz, teraz jest na średnim, bo ona jest rozpędzona, nie? I w następnej swojej turze ona ze średniego przejdzie na bliski, bo to jest normalna... Ale to jeszcze nie będzie zwarcie, nie? Zwarcie będzie z Flake'iem, bo ona szarżuje, nie? To jest taka specjalna akcja szarży, gdzie wykonuje po prostu dużą akcję i małą akcję, żeby po prostu zaatakować, nie? I ona wtedy tylko z Flake'em wejdzie w zwarcie, nie? Ty będziesz obok, nie? Okej, okay. No dobra, to ja czekam nadal. No i ostatnia seria dla waszych snajperów w momencie, w którym to jeszcze jest daleko, nie? No to lecimy. Nie, ja dzisiaj nie gram z wami. Kolejne 4 sukcesy. Nie, ja dzisiaj nie gram z wami. Zaciupaliśmy Bartkowi zwierzaczkę. No, jak zobaczyłem po ostatnim stale, że mi ten, no to łapki, albo generalnie gdzieś tam próbuję sprednie szarżowanie, żeby ją spowolnić. Wiesz co, przebiłeś, twój strzał przebił jej łapę, jak ona podnosiła w locie, ale widzisz, że ta bestia kompletnie nie reaguje na to. Ty wiesz, że jakieś inne istoty, które kojarzy, jakieś radarkany, jakieś te radskorpiony, czy inne tego typu rzeczy, no kiedy przestrzelisz im kończynę, to one jej nie używają. To coś wydaje się bliżej supermutantom w tym momencie, niż zwierzętom, które znasz z Puskowi. No i nasza Hashi. Okej, no to Hashi oczywiście znowu celuje. Znowu liczy na łód szczęścia drużyny i 2 sukcesy. No, to jest w zupełności wystarcza, nie? Okej. Okay. I to jest w korpus. Mhm. Tak? Tak, kolejne 3, nie? Więc już ma sporo ran, ale dalej wydaje się, że stoi to w miarę silnie na tych łapach. W tym momencie wpada do tego rowu. Tam się zaczyna, wiecie, kotłasić. Kompletnie wytraciła ten pęd i jest dosłownie na odskok od naszego Flake'a i Troja, więc możecie działać, panowie. Ja łapię maczetę w obydwie dłonie i z góry skaczę ścieką maczetą. Dobra. Ja biorę kosteczkę jedną dodatkowo. To strzela z pistoletu, no. No dobra, to niech on strzeli najpierw, a później ja se skoczę. To Troja, gdzieś się tam wychyliłeś, strzeliłeś w to, nie? I przerzucam 4 kostki punktem szczęścia. Dobra. I widzisz, i ty masz ten vicious, czyli brutalny, czyli za każdy efekt jest dodatkowy, nie? Oh shit. Czyli to jest tak, 12 punktów obrażeń. Plus te z efektów, tak? Nie, to już nam stół liczy, nie? Bo masz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masz po prostu na kostkach, nie? Główki liczę jako jeden, nie? No to masz 8, nie? 12 obrażeń. 12 obrażeń, tak. I ty trafiłeś w prawą nogę, nie? Wiesz co, ty musiałeś trafić w jakiś, nie wiem, staw czy coś, nie? I to po prostu wybuchło od twojego strzału, nie? Te kości poleciały gdzieś na bok. To zawyło z bólu i widzisz, prawa łapa przednia jest kompletnie, nie nadaje się do użytku. Roztrzaskałeś kompletnie tą łapę. Na to czekałem. No. I co robi nasz Flake? No to ja, tak jak mówiłem, ja wskakuję do środka z maczetą i od razu próbuję ciąć maczetą. Dobra, za to, że wziąłeś sobie, wiesz, 2 ręce, możesz sobie dołożyć spokojnie dodatkową jedną kostkę, że wiesz, z wyskoku z góry atakujesz dodatkową drugą kostkę, nie? Jak trafisz. Nie rozumiem, jak trafię? No, musi... Sukcesy dodatkowe, czy kostkę dodatkową? Kostkę do obrażeń chcę ci dodać, czy wolisz kostkę do rzutu, do trafienia? Nie, no ja sobie biorę z party. No. Nie w tą stronę kliknąłem. I rzucam 3.
Zupełnie ci wystarczy, nie? I teraz możesz wydać sobie party IP, tak samo, dodatkowe, bo tutaj potrzebowałeś jednego sukcesu, czyli masz jeden, czyli już masz trzy kostki dodatkowe do obrażeń, nie? Jak tam klikniesz sobie na maczetę, no to możesz dodatkowe jeszcze trzy kostki sobie dorzucić. Czyli mam 5 i plus 3 czy 8. Trafiające. Tak, czyli odciągasz jeden, dobra. To powiedz nam, jak ten Yao Guai nie przeżywa starcia z Flake'em? Nie przeżywa? Nie przeżywa. Ale trzymać się tej lewej nogi? Nie musisz. Ja myślę, no po prostu wiesz, ja lecę z uderzeniem z nad głowy po prostu, lecę... Taki wskakuję do środka, trzymając maczetę nad głową i wykorzystując impet lądowania, to też siekę maczetą i myślę, że mogę gdzieś tuż za głową w kark trafić, prawie odcinając głowę po prostu, nie? No, Nie odciąłem całkiem tej głowy, ale na pewno przeciąłem kręgosłup, nie? No, twoim oczom ukazuje się mięsko, które jest naprawdę ładne i wygląda smakowicie. Gdyby je tylko delikatnie upiec, to na pewno byłoby smaczne. Znaczy ja no, na pewno nie marnuję okazji na zdobycie pożywienia, w sensie zapasów i wycinam co lepsze fragmenty mięsa, nie? W sensie, no, na pewno ma coś takiego jak jakieś szynki i tak dalej, w sensie... Dobra, to teraz... Łapy są podobno dobre i żeberka. Flake, bo my musimy się skryć. Jak zabrywało z tego i jedziemy w tę kitret, co? To jest za ciężkie, żebym to całe wyciągał. Szkoda czasu. De facto leży na tym płótnie, z którego zrobiłeś niedawno... No tak, no, ale to jest ciężkie. To nawet dla mnie będzie ciężkie do wyciągnięcia tego z dołu 3-metrowego czy tam 2-metrowego. Odcinam na szybko takie lepsze fragmenty i wyrzucam do góry im. Dobra, to rzuć sobie na wytrwałość z... To znaczy na przetrwanie, nie? Czyli z przed... Skill przetrwania z wytrwałością. W zależności... Potrzebujesz jeden sukces, nie? Nie mam nic. Teraz skorzystam sobie ze szczęścia. I mogę jedną kość przerzucić wtedy, tak? Sukces. Jest jeden sukces, nie? I teraz możesz sobie dwoma D6-kami rzucić. Falautowymi czy obojętnie? Falautowymi, będzie najłatwiej, bo to chodzi właśnie o określenie, ile porcji z tego tak na szybko zdałeś radę sobie wyciągnąć. Wiesz co, kroisz to mięso, nie? Faktycznie, wiesz, wyrzucasz tam im, nie? Ale wy widzicie, że to mięso, które tutaj jest, no to... Czy za szczęście obydwiema mogę przerzucić, czy tylko jedno? Trzy takie możesz przerzucić, a masz dwie, więc za jeden punkt szczęścia możesz obie przerzucić, nie? To przerzuciłem. Dobra, więc odkrałasz takie, wiesz, dwa spore kawały, jakieś tam żebra, coś, no jest tego już tyle, że mają naręcza, nie? Mechanicznie to są dwie porcje, nie? Ale wiesz, gdzieś tam rozkrajujesz żołądek i widzisz, że w środku jeszcze jakiś kawałek rurki dobrej jest, kawałek jeszcze czegoś, jakiś... Ale nie z kremem. Nie. Zwykła metalowa rurka. Gdzieś to po prostu musiało coś pożreć, co tą rurkę miało w sobie, nie? Jakiś kawałek drutu i znajdujesz po prostu wewnątrz żołądka tego czegoś dwa dodatkowe takie powszechne materiały. Teraz ja dopiszę te, co zużyłem. No i możecie sobie dopisać też dwie porcje mięsa z Yao Guaya, nie? No, i docieracie tam na dół i faktycznie widzicie zejście do piwnicy. Tych młodych nie widać, gdzieś musiały ucieknąć. To, co zrobiła Hashi, jak najbardziej musiało je w jakiś sposób przestraszyć. Teraz jest pytanie, czy inne drapieżniki z pustkowi nie zjedzą takich małych niedźwiedziątek bez opieki, ale to już nie jest wasz problem.
Ja tylko chciałem... Kto sobie dopisał tej żarcie? To ja dopiszę. No nie, ktoś dopisze, no bo trzeba zdecydować, żeby nie było powtórzone to. Czyli to będzie mięsko z jałgłaja, tak? Tak. Dwa razy. No i faktycznie jest zejście do piwnicy, nie? No to przeszukujemy, czy to się nadaje, no. Czy nie. Zanim cokolwiek, to ja bym sprawdzał, że to nie jest, że tak powiem, że my ze sobie lubią lokalni, jeżeli coś mają, nie wiem, zbiory, niezbiory, czy tam mięso, czy suszarnie w piwnicy, no to mogą sobie mieć, żeby ktoś ogarniał ich zapasy. Wiesz co, to wygląda tak, że wiesz, że ma zejście do piwnicy, nie? Połowa tego, jedno skrzydło tak wiesz, wisi zupełnie o 90 stopni przekrzywione, wyrwane, drugie po prostu jest zarzucone, więc nawet zawiasów nie ma, więc raczej nikt w środku nie chowa i stąd wygląda, że jedyne co to napadało, tyle co teraz nie ma w środku wody, ale jest tam straszny burdel i dodatkowo śmierdzi, jakby coś zmarło w środku, nie? Jakiś... Coś tam ugrzęzło i po prostu śmierdzi trupem ze środka. Och, śmierdzi trupem. Lepiej to nie wiem tutaj zmarzyć na deszczyku, hm? Oczywiście. To czym? Ja zakładam sobie swoją... Bo mam... Możemy uznać fabularnie, że mam taką maskę... No, czemu nie? Nie mam najmniejszego problemu z tym. No, zakładam, żeby odciąć się od tego zapachu. No, w środku, kiedy schodzicie, faktycznie są, wiecie, tam lekko... Kiedyś może tam były szyby, nie? Ale takie drobne okienka, które pozwalają patrzeć, jak gdyby tuż nad poziom gruntu. W środku jest masa jakichś starych półek metalowych, innych rzeczy. Ewidentnie ktoś tu kiedyś miał warsztat, i to nawet całkiem sensownie wyposażony, bo jeszcze gdzieś jest jakieś kowadło, gdzieś jest jeszcze jakieś imadło, jakieś jeszcze pozostałości po tych rzeczach są. No i faktycznie widzicie, jak w środku leży mocno zranione ciało czegoś, co zmarło spokojnie tydzień temu. Jest to humanoid, na pewno nie jest to żaden super mutant, to może być równie dobrze ghoul, jak i człowiek. Ponadto widzicie jakiś stary piec, który pewnie kiedyś służył dawno temu do ogrzewania tego domu. Ktoś go po prostu stąd nie zabrał. No i generalnie nie pada na was, tak? Nie ma, poza wejściem, to tam w paru miejscach jest tylko delikatnie obmoczone. Tak, tutaj jest sucho. Czy jakieś stare meble są, albo drewno? Drewno jak najbardziej znajdziecie tutaj bez większego problemu. Dałoby radę tą płachtę, którą mieliśmy, rozłożyć nad tym rozwalonym skrzydłem zejścia, żeby się nie kapało dalej? No, nie ma problemu. Wiesz, daje z jednej strony, przywalasz tym skrzydłem, z drugiej strony jakoś tam wystawiasz rękę, zaciągasz to. No, jeżeli nie będzie... Chciałbym to śmierdzące cholerstwo, no, ale to tak ten, no... W sensie zobaczyć, czym jest to śmierdzące cholerstwo, czy ma jakieś coś szczególnego przy sobie. Jeżeli nie, no to biorę i wypalam je do góry, no. Z tego, co sprawdziłeś, to trucho wygląda tak, że no na pewno zostało zaatakowane przez jałgłaja i wygląda tak, jakby jałgłaj urwał temu rękę. To w akcie desperacji po prostu wpadło tutaj i po prostu się wykrwawiło tutaj na śmierć, bo jest na ziemi taka wielka kałuża zaschłej starej krwi, nie? I nie ma jednej kończyny górnej. Ale nie ma żadnych znaków szczególnych, czegoś dziwnego przy sobie, jakichś kawałków ubrań, nie wiem, czy Bóg wie czego, czy... Wiesz co, generalnie to masz kilkutygodniowego trupa, gdzie ubranie na tym się zaczęło już delikatnie rozpadać, bo samo w sobie nie było dobrej jakości, jakiś tam, wiesz, nóż jest, a poza tym to żadnych znaków szczególnych na tym nie widzisz. No to trzeba to zabrać. Przykro nam, nie będziemy z tobą tutaj siedzieć. Flake, zająłbyś się? Rzuć.
nasz drogi Shorty, rzuć sobie, jeżeli możesz, na, już się powiem, czekaj, bo sobie sprawdzę w podręczniku, bo nie pamiętam. No, odblokuj się. Przetrwanie z wytrwałością. I potrzebujesz, mój drogi, jeden sukces. Jeden sukces. No to weźmy sobie czwarty AP. A co? Wystrzelaliśmy się ładnie. Ups. Jest zero. Czy to zostaje? Nie. Nie lubię żygać. I inne rzeczy niedobrych robić. Jedna kostka za jeden lok, tak? Tak jest. A dobra, dawaj to 17. No nie, tak zostaje. Dobra. Więc poczułeś, kiedy wiesz, wynosiłeś tego to truchło, że coś ci wiesz, gdzieś tam kapnęło, spadło, nie przejąłeś się, wyniosłeś tego trupa i na chwilę to jest tyle. Czy ja widząc, że on wynosi tego trupa tak na surowo, czy ja mogę z medycyny sprawić, rzucić, żeby zwęszyć pismo nosem? Czy coś mogło być pójść nie tak przy wynoszeniu tego trupa? Czy czymś mógłby się zarazić? To byś musiał sprawdzić te truchu, które on wynosi. No chciałem, tylko no trwała akcja tam. Dobra, to możesz rzucić sobie na medycynę, ale też rzuć sobie na wytrwałość z przetrwaniem. Ale ja nie chcę tego macać, chcę to obejrzeć po prostu. Ale to nie wiesz, co tam jest. Może to się przez wdychanie zaraża, tak? Mam maskę. Fabularną, nie masz maski tej. Dobra, czyli przetrwanie z czym? Z wytrwałością, nie? A z krypty nie mieliśmy jakiejś działającej maski? Nie. Użyłem jeden, też przerzucam z laka. Dobra, mam jeden sukces. I to było na survival, dobra. Tak, i teraz ta medycyna. Mhm. Jeden. Wiesz co, zobaczyłeś tam, kiedy tego trupa tam sprawdzałeś po tym, jak go Short gdzieś tam wywalił tuż zaraz za wejście do tego, do tej piwnicy, nie? Że takie dziwne, żółtawe glizdy wychodzą z niego. Nie wydaje się to w żaden sposób zdrowe, nie? I co dziwne, wychodzą tylko i wyłącznie z nóg. A kiedy taką glizdę gdzieś tam, wiesz, jakimś nożem czy czymś pękłeś, no to ona taki kwas z siebie wylała. I co to może oznaczać? No bo to mógłbym zauważyć z percepcji, a ja chcę z medycyny. Z medycyny. Wiesz, że to wyłaziło spod skóry, więc pewnie to, jeżeli, wiesz, taka glizda spadła na Shortiego i mu się wgryzie i zacznie rozwijać pod nogami, no to jeżeli to mu pęknie w środku, to zacznie, wiesz, ten kwas go przeżerać mu wiesz, tkankę. To ja chcę teraz obejrzeć Shortiego, czy on kuźwa, czy on i siebie też. Czy po prostu nie mamy tego syfu na sobie? Na sobie nic nie zobaczyłeś. A pytanie, jak podchodzi, jak Shorty na to reaguje, kiedy Troy zaczyna dziwnie przyglądać się twoim nogom. To jest delikatne. Trupa nie widziałeś. Chłopie, to nie są przelewki. Chcesz mieć glizdy pod skórą? Ale ta jakie glizdy? No? E? Ale pod skórą? A to mam robić? Obejrzyj się, dokładnie się obejrzyj, czy za rękaw ci nie wpadło. Weź mi, cholera, pomóż, no rozbieram się tam przy nich. Flake, dałbyś radę nazbierać drewna na kominek, żeby dorzucić? A mało tutaj leży? No to rozpalcie z Hashi. A ten kominek jest nie w piwnicy, tylko na górze. Kominek jest na górze? Nie ma kominka na dole? No tutaj jest tylko taki piecyk stary, którym teoretycznie mógłbyś rozpalić, no ale nie wiadomo, co z nim będzie, nie? Nie wiadomo, czy dym będzie miał tlen się wydostawać, tak? Mhm.
No, ja zbieram po prostu jakieś tam deski z dachu, jakieś tam ścian, meble, są jakieś takie połamane krzesła, coś, to najwyżej zgasimy, jak nie będzie ciągu. Łamię i wrzucam wszystko do piwniczki tam do nich, nie? Bo ja nie wchodzę do tej piwniczki, bo ta piwniczka jest dla mnie za ciasna, nie? A ja w takim razie w tej piwniczce będąc, chciałabym sprawdzić, czy w miejscu, gdzie leżało to truchło, czasem może też nie ma jakichś glisk, skoro oni zaczynają je szukać, czy one nie wylazły wcześniej, że nas nie zaatakowały. Starając się niczego za bardzo nie dotykać, sprawdzam to miejsce. To rzuć w takim wypadku na przetrwanie z percepcją. A Flake, ty bez problemu wiesz, gromadzisz odpowiednie zapasy. I teraz pytanie, czy chcesz to po prostu tak rozpalić gdzieś w kącie, czy w tym piecu, który tam jest? Znaczy ja im dorzucam... Rzucam tą 20. Do tych, ja im to wrzucam do piwnicy, no bo Troy chciał drewno, no to im to wrzucam przez ten dziurę, czy tam ten luk, co oni tam mają, klapę pod otwartą, czy co to, oni są w piwnicy, tak? Tak, ja oni są w piwnicy. Ja nie wchodzę w tę piwnicę, bo tam jest za nisko, ja bym musiał prawie na czworach jak tam chodzić, nie? To znaczy piwnica jest koło dwumetrowa, więc spokojnie już tak delikatnie się schylisz i jest git, nie? Usiądziesz sobie. Nie, no ja nic nie wchodzę, mi ten deszcz nie przeszkadza w ogóle, nie? Jak dla mnie jest spoko. I tylko podrzucam im do środka tam. Zaglądam i patrzę, żeby nikogo nie było, żeby nikomu na głowę nie rzucić tego drewna i tam przynoszę im co rusz jakiś kawałek drewna, jakieś meble, tak jak mówiłem, i deski z dachu. No co tam takiego wydaje mi się łatwopalnego. I niezbyt mocno, i też, właśnie, co jedno, to staram się spod spodu wybierać to drewno, które jeszcze nie jest takie naciągnięte na wierzchu wodą, nie? Czyli raczej podnoszę jakieś płachty, jakieś cokolwiek, co przykrywa drewno i te drewno suche wyciągam raczej i przynoszę im, nie? No to bez najmniejszego problemu, nie? Tylko pytanie, jak oni je rozpalą tam na dole, nie? Natomiast ty, nasza, gdy tam przeglądasz to miejsce, w którym był ten trup, tak się mówię, percepcja z tym, z survivalem, czyli z przetrwaniem po polsku. Tak. Jest jeden sukces. Jest jeden sukces, dobra. Wiesz co, no widzisz, że w paru miejscach faktycznie takie glizdy, o których powiedział przed chwilą Troy, się rozpełzły. Tak jakby wylazły z tego ciała, które tam były. Ale stanowią zagrożenie? Wiesz co, nie, bo one wypełzły, przepełzły jakiś kawałek, nie? I gdzieś po prostu padły takie, wiesz, wysuszone, tak jakby one nie były przystosowane do życia poza ciałem. Okej. Okay. A ja przeszukuję Shortiego. Shortim. Dobra, to bym potrzebował od ciebie rzut na inteligencję i medycynę. Czy wy możecie dzisiaj przestać tak rzucać? Ja naprawdę staram się niszczyć mi sesję. Ja naprawdę staram się wam zaszkodzić. Wiesz co, widzisz wgryzienie w tym, gdzieś w nodze. Jest to taka maluteńka dziurka i faktycznie, kiedy tam, wiesz, dotykasz palcem pod skórą... Troszkę cię przerwało? Pod skórą czujesz to. Słychać mnie, czy... Aloha. Jeszcze raz, jakbyś mógł powtórzyć. Dobra. Wiesz co, zaczynasz badać Shortiego, nie? I w pewnym momencie, wiesz, dotykasz mu właśnie gdzieś tam nóg i widzisz taką maleńką dziurkę, dotykasz gdzieś tam i czujesz właśnie takie miękkie coś pod palcem, nie? Ewidentnie tam jest taka glizda. Na razie chyba jedna. To już wlazło już? Tak, wlazło, oczywiście. Wlazło, tak? W środka. Tak, jest w nodze. Ja próbuję to... wycisnąć to. Biorę wylazłem. Nowym generalnie. Nowym to choler w sobie, jak to rozwalisz, to... Spalić! I to choler w sobie, żeby to nie było pod moją skórą, Jezus Maria, żeby to nie było pod moją skórą. Jest pod twoją skórą. To weź to! Próbuję to jakoś, wiesz...
To możemy uznać, że ten drugi... Pozbyć się tego. Drugi sukces, który tam miałeś, będzie właśnie ten. Będzie właśnie na to, że wiesz, naciąłeś i tam gdzieś tym nożem wyciągnąłeś to nie i ta glizda się tak wije. Znowu na Znowu zrywka była. A dobra, to naciąłeś to delikatnie nożem, nabiłeś tą glizdę, nie? I ona tak, wiesz, na końcu noża tak się wije tak do góry, w dół, do góry, w dół, do góry, w dół, próbując się uwolnić i najprawdopodobniej znaleźć sobie nowy lokum. No to rozcieram nóż. Najpierw tak, oczywiście w bezpiecznej odległości od oczu Shortiego, tak pokazuję. Fajnego miałbyś lokatora? I rozcieram nóż jakby o posadzkę, żeby, wiesz, zmiażdżyć to na ostrzu noża. Chcesz się pożykać jako postać? Możesz. Możesz jak najbardziej, nie? A Flake co, dalej nosisz drewno? No tak, no bo nikt nie powiedział, że już starczy, no to ja przynoszę i tam co ruszam, no. Rzucam. Flake, już wystarczy, chodź tu do nas, co będziesz tam tak sam siedział? Nie, Troy, tu jest dużo miejsca, tu jest akurat dla mnie. Ja masz klaustrofobię? Siądę pod ścianą i będę patrzył. Nie czujesz się komfortowo w zamkniętych przestrzeniach? Nie wiem, co ty mówisz. Co no dobra, co to możemy rozmawiać tak. Ja tu poszukam, może coś fajnego będzie. Ja bym chciał próbować znaleźć coś, jakieś właśnie przydatne materiały, jakieś płótna może, sznury, liny, jakieś takie rzeczy, druty. No w końcu to jest po jakimś domu, nie? Wiesz co, to rzuć sobie na dwoma kostkami, szóstkami Fallouta i tyle sobie takich ogólnych materiałów znajdziesz, nie? Mhm. Dwoma, tak? Tak, dwoma, no. Proszę bardzo, masz dwa. Masz dwa. A wy na dole, jako że nie jesteście supermutantami, nie? Teraz zaczynacie przez ten delikatny wiatr, który tam jest i to, że jesteście cali przemoczeni, odczuwać to, że kurde, jest zimno. Naprawdę, to ubranie się klei, ono już się, wiesz, zaczyna wychładzać wam organizmy, nie? Chcę włożyć drewienko do tego piecyka i na początek niewiele, żeby sprawdzić, czy w ogóle ciąg będzie, czy będzie wypompowywać dym. I problem jest taki, że w tym momencie widzisz, że dym, wiesz, wypełnia tą całą komorę i zaczyna się elegancko sączyć bokami, natomiast sam komin jest niedrożny. No to przygaszam od razu, no bo wiesz, nie rozpaliłem dużo, chciałem na próbę. No tak, dlatego nie mam z tym problemu, nie? Jesteś pewny, że no, komin jest po prostu niedrożny. Może Flex z zewnątrz coś tam by, nie wiem, go przetkał czymś. Może coś utknęło w kominie po prostu i trzeba by było rzucić jakąś cegłę czy coś. Flake, widzisz tam albo od zewnątrz, wy macie latarki w tych pibojach, no to możecie poświecić. Widzisz tam, Flake, może żeby coś leżało na kominie, coś... Czy tam w ogóle jest komin? Wiesz co, no jak tam gdzieś przeszukiwałeś, to jak najbardziej w końcu znalazłeś, nie? Mówię, gdzie jest tam takie smuszki dymu się wydobywają, w sensie gdzieś tam pomiędzy jakimś gruzowiska albo czegoś? Nie, wiesz co, kiedy tam zacząłeś podchodzić do gruzowiska, nie, ale widzisz właśnie ten, widzisz komin, nie? Tyle, że widzisz, że on został jak gdyby, całe wyjście zostało obudowane jakąś taką... naroślą, czymś takim nienaturalnym, jak gdyby wygląda jak wiesz, taka duża gula, a w środku kiedy podszedłeś do tego, słyszysz takie bzzz. Wiesz, że coś... Komin, czy to jest w ścianie komin? Wiesz co, to jest taka rura w ścianie, nie?
Ona najprawdopodobniej wychodziła na szczyt domu, nie? Teraz w związku z tym, że ta ściana się zawaliła, to po prostu resztka tej rury gdzieś tam z podłogi wystaje, nie? Tylko po prostu ona została obudowana czymś, co przypomina ci jakieś po prostu gniazdo, nie? Tak jakby ktoś taką, wiesz... A na wysokość? I na jaką wysokość to wystaje? To jest na ziemi. Czyli klasyka, rój radioaktywnych szerszeni zaległ się w nieużywanym kominie. Mniej więcej. Nie ma. Masz tę benzynę? Ja podchodzę, mówię... A czy ja rozpoznaję, co za owady są? W sensie, czy to są jakieś szerszenie, czy coś tam? Wiesz co, no... Mogłeś gdzieś widzieć, nie? Dobra, ja mówię tak. Troj. Tu te groźne muchy latają w kominie. Muchy? No takie bzyczą i a masz jak, to, zalać jakimś, nie wiem, benzyną? Mam. Żeby podpalić to. No nie mogę. Zdążam zaatakować. No dobra. Ja mam benzynę jako amunicję do tego, do... No, miotacza płomieni. Mam siebie w wyposażeniu. I ja bym chciał jedno, bo mam dwa. Nie, mam sześć nawet. To tak z jeden bym na to zużył, żeby to polać i podpalić. Ja nie wiem, jaka to porcja jest benzyny, taka jedna. No, ja podejrzewam, że to wystarczy jedna porcja takiego... bo to jest w amunicji mam wpisane, nie? No, wiem, właśnie tylko... A ja zatykam w tym czasie oddziału piecyk. Tak, Bartku? To chcesz powiedzieć? Nie. Jest spoko, tylko... Znowu mi zniszczą plan. Tylko bardziej się zastanawiam, na co mógłbyś rzucić, jak sprawnie to podpalisz, nie? Na wrzucenie zapałki? Możesz ewentualnie rzucanie ze zręcznością, to mi pasuje. Ewentualnie... Rzucanie. Czym jej mam rzucać? Podchodzę i polewam to benzyną. I przykładam zapałkę, jeżeli mam, albo zapalniczkę do tego i tyle. Ja nie uciekam od tego, po prostu podpalam to. Dobra, to zrobimy inaczej. To ja sobie rzucę, nie? Że w momencie, w którym, wiesz, ten ogień buchnął, nie? Ze środka zaczęło wylatywać, no tak widzisz teraz, jakieś pięć takich... nazwałbyś to najłatwiej na nasze taki ogromny komar, nie? Z takim wielkim workiem z tyłu najprawdopodobniej na krew i ja po prostu sobie im rzucę na unik, nie? Czyli po prostu ciało nie akrobatyku, to była atletyka, tak? No z atletyką, okej, to ja sobie tak rzucę, bo nie chcę mi się im dodawać umiejek, nie? One mają 6 plus 3, 9, nie? Ja sobie rzucę jeden za te 4. Czyli jest jeden sukces, nie? To rzuć sobie teraz, ile to masz obrażeń na to? Na tym flamethrowerze twoim. Wiesz... Dobra. Czekaj, to sobie sprawdzę. Przedmioty, bronie, big guns, flamethrower ma 3 kostki obrażeń. To rzuć sobie dwiema i tyle one dostaną obrażeń, bo miały jeden sukces, więc dadzą radę sobie wylecieć, nie? No dwa. Więc delikatnie one się podpiekły, ale przed tobą wisi w powietrzu cztery takie istoty i ewidentnie są wkurzone tym, że ktoś zaatakował ich dom, nie?
I teraz tak, powiedz mi, ile ty masz inicjatywy? Bo ja mam 11. Pytanie, czy ty masz... Na pierwszej karcie będziesz miał, nie? W statusie. I... Ty masz inicjatywy 12. Dobra. 12. Tak, więc powiedz mi, co robisz, kiedy wiesz, kiedy to podpaliłeś, tam się pali ten ich ul cały, nie? One są w powietrzu, to są dosyć małe, relatywnie małe istoty, nie? W porównaniu do ciebie to malutkie, nie? A ich jest 4. Klapię, po prostu klaskam i. Bardzo blisko nich klaskam. Dobra, to próbuj. To czyli jest. One. O tak, potrzebujesz 3 sukcesy, żeby je trafić. Ze względu na to, że są takie małe. To na atletykę, tak? To znaczy, jeżeli możesz rzucić po prostu na ten, na twoją broń, którą masz, a obrażenia policzymy po prostu twoje wręcz, nie? Czyli 2 kostkami byś rzucał. Normalnie na maczetę kliknij, tak byś atakował, nie? No, tak też. Mhm. Bo to jest normalny atak wykonujesz, nie? A obrażenia, obrażenia damy ci... Easy. No, nie, bo poziom sukcesu jest 3, żeby to trafić. Mhm. 3? 3. Ale wtedy by trafił 4 na raz. Nie, to jest na pojedyncze, nie? Ze względu, że ma dużą rękę, to bym mógł uznać, że dobra, na 2, nie? Więc one, jeżeli to zostaje, czy jakieś przerzucasz... Ale ja bym się wtedy... Jak mam teraz dorzucić do tego jeszcze kość? Nie, dorzucić nie możesz, bo to musiałeś przed testem, nie? Natomiast to jest z broni białej, a ty jej nie masz, z bijatyki. To jeżeli wyrzucisz 3, możesz przerzucić którąś z tych kości, nie? Jeżeli wyrzucisz 3, to będziesz miał 3 sukcesy. A tu jest bijatyka na dole. Mhm. No dobra, ja sobie spróbuję... Nie, no w klapie, no nie trafiłem, co nie trafiłem, nie chcę mi się już marnować szczęścia na to. Wiesz, one po prostu, wiesz, z twojej ręki rozbiegły się na boki, a wy na dole też usłyszeliście teraz, no, bzyczenie i tam, wiesz, jakieś kroki bardziej intensywne Flake'a i wtedy te istoty właśnie cię oblazły i zaczęły cię kuć. Pozwoli, że ja sobie wykonam 2 rzuty po prostu na 2, nie? Żeby nie rzucać 4 razy. Czy chcesz, żebym 4 razy rzucał? Rzucę, jak ci wygodnie. A to jest klikanie tylko 1, 2, 3. 4. Czy w ogóle coś cię trafiło? Pierwsze u góry. 3 razy tylko rzuciłeś. Jeszcze raz. Jeszcze raz. 4, dobra. Czyli trafiły cię 2, cię ugryzły, nie? Wsiadły, wbiły te swoje żądła i czujesz, jak zaczynają... A one nie potrzebowały też 3 sukcesów? Nie, one potrzebują tyle... Ja jestem szybki. Potrzebują tyle sukcesów, ile ty masz obrony. Aha, a ja mam obronę. Teraz ci powiem. Obrony 1. No dobra. Dobra, ale one jeszcze mają jedną cechę, więc mogę sobie zrobić przerzut. Dobra, to trzeci jeszcze się w ciebie wbił. Jeszcze tutaj też mogę mu zrobić przerzut. Ten, nie, czyli 3 się wbiły w ciebie. Okej. Okay. Więc 3 to będzie tyle. Tam gdzieś miałem jakiś podwójny sukces? Miałem 1, tak, nie? 1. Więc to mogę sobie wybić na kolejną kosteczkę, czyli łącznie to będzie tyle obrażeń. Co? 9. Przy czym to są osobne obrażenia, więc to nie powoduje rany, nie? Tylko rzucam po prostu raz. A uporczywe. Już ci mówię, co robiło uporczywe. Jeżeli uzyskałeś efekt na kościach 1 lub więcej efektów, przeciwnik ponownie otrzymuje obrażenia od broni pod koniec swoich kolejnych tur. Łącznie tyle razy, ile wyrzuciłeś efektów. Powstrzymanie tego efektu obrażenia wymaga wykonania przez przeciwnika w akcji głównej testu o trudności równej liczbie wyrzuconych przez ciebie efektów. Nie ma żadnego efektu, także... Bujaj się z tym uporczywym.
O, faktycznie, kurde, jak ja, no, w każdym razie, wiesz, one, wiesz, wbiły się w jedno, w drugie miejsce, nie? Czujesz, jak zaczynają ci wysysać krew. Ja bym chciał wiedzieć, w co mnie się wbiły? Już ci powiem. Mam tu lokalizację? Nie mam tu kostki lokalizacji. Tu, a, wiem, dobra. To tak, to jest kulne po prostu zwykłą dwudziestką. Tu dwunastka, to w prawe ramię. No to gówno, ja tam mam pancerz. A ile tam masz pancerza? To ten skórzany pancerz, ja nie wiem, bo w ogóle też nie mam tego zaznaczonego. Wcześniej miałem, a teraz nie wiem, czy mam zero na nim. Nie, prawą rękę masz jeden na fizyczne. A, prawe ramię i prawą rękę powinien mieć. Nie, no prawa ręka 12-14, to jest to. No. I teraz tak, tam były trzy ataki, czyli to będzie tak, pierwszy to dostajesz 2, drugi dostajesz 2 i trzeci dostajesz 2, czyli 6 obrażeń w sumie dostajesz, zamiast 9, bo to były trzy ataki, nie? Czy Flake jakoś daje znać o tym, że jest kąszony? No ja się drę, Troj! Biegnę na górę od razu. Troj to mnie gryzie! Czy Kamil się odstrze, znaczy ten, przepaliło go tam? Myślę, że tak, że w tym momencie, wiecie, ta resztka dymu, która tam była z tego mikroogniska Troja, nagle została wessana do góry, a wy czujecie zapach palonego takiego kartonu, czegoś takiego, nie? Co robi Shorty i co robi nasza Hashi w tym momencie, jak słyszą krzyki Flake'a z góry? No, myślę, że też tam biegnę zobaczyć, co się dzieje. Ogólnie pierwszy, macie jedyną niepowtarzalną okazję zobaczyć tańczącego tego supermutanta, nie? Tylko jest... No, jest to jedno, taki kankan trochę, no, nie? Jest jeden problem, bo Troy jest nad wami, boże, Flake jest nad wami, wy jesteście pod spodem, nie? Więc musicie wybiec na zewnątrz i dobiec do niego. Jeżeli nie wydacie punktów akcji na wykonanie dodatkowego ruchu, czyli to musicie jeden dodatkowy, to dojdziecie tam w dwie tury, nie? A tak poświęcacie całą akcję, nie? Czyli akcję główną i poboczną i dokupujecie sobie tą akcję pomniejszą za jeden punkt i wtedy w następnej rundzie już będziecie przy nim i będziecie działać. Jeżeli nie, to dopiero w kolejnej, nie? Więc to jest wasza decyzja. Robię. Jak najszybciej, żeby się znaleźć przy nim. A Hashi i... Ja jeszcze się zbieram po tym, że się pożegałem, więc ja bym zrobił to powolniej trochę. Dobra, a Hashi? Myślę, że biegnę. Dobra, czyli zużywacie dwa punkty i wiesz, wy wybiegacie tam na zewnątrz, deszcz już praktycznie nie pada, no i faktycznie widzicie tą scenę, jak po prostu wybiegacie stamtąd, wybiegacie za tą ścianę i widzicie takie cztery latające komary. No, dla was to jest spore wielkości, bo one są wielkości głowy człowieka, które wiecie, tam gdzieś nad Flake'em latają, a ten biega, skacze dookoła siebie, odgania się od nich i generalnie no, w paru miejscach widać, że go pokusiły, nie? I Flake'u, co robisz? No ja, wiesz, no ja cały czas klaskam, nie? To próbuj. W sensie, a jak one są wbite w niego, to nie powinno mu być łatwiej teraz? One nie one jak gdyby tak, wiesz, spikowały, wbiły się, pociągnęły i odleciały, nie? One nie mają tak, jak rządu wbiją to, że umierają później? Nie, nie. Nie? Kurde. No nic, no ja próbuję, wiesz, od nich odskakiwać i je tłuc, na ile się da, nie? To sobie tam rzucę znów na broń, na maczetę. I ja sobie... A! Już mam tylko jedną kość party. I dalej mam trzy sukcesy do zdobycia. Tak. No dobra, rzucam. To jest bardzo trudne. No. Ale to, na co ja bym rzucał? Na bijatykę, to już tak. Bym miał ekstremalny sukces.
Czyli masz, tak, czyli masz dwa, dobra. To ten. To może rzucać. To tylko jego dwa? To masz dwa sukcesy aktualnie, no. W tym momencie. A to nie jest ekstremalny sukces wtedy? Nie, to masz liczone jako ten, jako krytyk, czyli dwa sukcesy, nie? Zamiast jednego. Aha. Myślałem, że to jest jako jakiś tam super, hiper, ekstra fajny, nie? No to jest, zamiast jednego masz dwa sukcesy i 17 możesz ewentualnie... No, przerzucę ją. Ta dupa blada. No niestety, no to znowu mam dwa. Ewentualnie powiem ci tak, bo masz jeszcze pomniejszą akcję, nie? Możesz spróbować to złapać i uziemić i wtedy będzie łatwiej to trafić. No ale to nie, pomniejsza akcja, no dobra, i wtedy co bym musiał zrobić? Wtedy jakiś rzut? Wtedy rzut na bijatykę, dwa sukcesy, nie zadajesz obrażeń, wiesz, ale to po prostu złapałeś, sprowadziłeś na ziemię, nie? Więc ewentualnie jakieś... Ja mam dwa sukcesy. Dobra, czyli jest jeden złapany, nie? Wiesz, gdzieś tam za skrzydło rzuciłeś to o ziemię, wiesz, to się, wiesz, stelepało i na razie leży sobie na ziemi, więc jeden z nich jest na dwa sukcesy, nie? Do trafienia. Tylko dlatego, że on jest mały. Ja się dalej wydzieram, nie? Troj! Troj! Ja już jestem obok. No. Ja cię nie widzę, wiesz? Skupiam się na ziemi. Ja chcę wbić nóż w to... Albo strzelić po prostu w to. Poczekaj, bo był tak, był Flake, były te, byliście wy, wbiegliście na górę, to teraz te latające, nie? Po latających będziecie wy działać, okay. Nie? Dobra, więc to co przygwoździł Flake, próbuje się wyrwać. I to już? To potrzebuje dziewiątkę, bo to jest jego tura, nie? Może jest jedna, druga, nie wyrwało się, bo tam były dwa sukcesy, tutaj jest jeden, nie? Więc to wiesz, szamocze się ten na ziemi, tamte latają w kółko i znowu pikuje i próbuje wbić się we Flake'a, nie? Tym razem tylko trzy będą. Jest pierwszy, jeden się wbił, jest drugi się wbił, jest trzeci, ten się nie wbił. Ale jako, że mam tą swoją specjalną zdolność, to przerzuca. Trzy znowu się wbiły. To jest w sumie sześć. I teraz tak. Pierwszy zadał ci dwa obrażenia. A jeszcze lokacja. Gdzie tym razem cię ugryzły? W jedynkę, w głowę. W głowę cię ugryzły. Więc wiesz, wbiły ci się gdzieś tam w okolice oka. Zaczyna stamtąd krwawić, nie? I masz tak, dwa efekty, nie? Czyli dodatkowe dwie kostki obrażeń będziesz miał w następnej turze, nie? Ty jeszcze stoisz, Lejku? Patrzę, ile mam. Ile to jest? Siedem, tak? Siedem w sumie, no. I masz dwa uporczywe na głowę. Dwa. To mam dwa, a jak te dwa uporczywe na głowę chcę zaznaczyć, nie wiem. To ja sobie zapisałem, będę pamiętał, nie? Dobra. Zostało mi dwa. No to widzicie, że no z Flake'em jest kiepsko. Stracił kolor delikatnie. I co robisz? Chyba nie mam żadnej apteczki. A teraz jest moja kolej? To mogę nie, tylko steampaki pomóc. Teraz jest kolej Troja, Hashi i naszego Shorty'ego. Dobra. Czy mogę wbić steampaka jako akcja ta dodatkowa? W Flake'a. Jak najbardziej. Dobra, to używam steampaka. To chyba 4 po prostu przywraca, tak? O ile dobrze pamiętam, tak? Już mogę ci sprawdzić. Tak. Heals 4 HP. Tak. No. I akcją po prostu ten, który tam leżał. Chcę w niego strzelić po prostu. Dobra. To dwa sukcesy potrzebujesz. Proszę bardzo, jeszcze ten jeden apek otrzymałeś, nie? To rzuć teraz na obrażenia. 9. 9, więc powiedz nam, jak to się rozbryznęło? Na wszystkie strony. No, więc jest niemal z przyłożenia, wiesz,
huknąłeś, z tego nie zostało niemal nic. No, trochę krwi jeszcze się rozbłyzło, pomieszana krew insekta z krwią supermutanta, ale no, jednego już nie ma, pozostały trzy. Hashi, co ty chcesz zrobić? Pozostałe trzy latają. Tak. Tak? Tak. Widzisz gdzieś tam po boku zgromadzone właśnie przez Flake'a jakąś płachtę, więc... Jest płachta? Tak, bo Flake o tym mówił, że szukał czegoś tego typu. Okej, okay, no to idealnie, bo myślałam o tym, że jakby deską mogłabym je próbować strącać, ale jak jest płachta, to jest lepiej, więc chciałabym jakby tą płachtą spróbować je łapać i neutralizować. Zarzucić na nie. Ale tylko łapać tak, żeby nie robiły już nikomu krzywdy. Nie muszę je zranić. Dobra, to rzuć mi, tam jest taka umiejętność jak rzucanie, nie? Ze zręcznością powiązane. No, super. I dobra. Tak, w zależności od ilości sukcesów, tyle pochwycisz. Jeden sukces to będzie jeden, dwa sukcesy, dwa, trzy sukcesy, trzy. Macie dwa punkty akcji drużynowe. Dobra, spróbuję z jedną dodatkową kostką. Jest, super. Wiesz... Ale jest jeden tylko. Tak, jeden. Przerzuć jeszcze jakiś. Właśnie chciałabym przerzucić, spróbujemy. Mam nadzieję, to ze szczęścia możesz próbować. Tak. Nie udało się. Więc wiesz, dwa się po prostu, wiesz, rozpierzchły na boki, a jednego faktycznie tym przygniotłeś. To jest na tyle ciężkie, że on nie jest w stanie spod tego wylecieć, więc jedyne, co to widzisz, jak w paru miejscach, wiesz, on na ślepo przykuwa to swoje żądło, no ale wiedząc, gdzie on jest, bez problemu jesteś w stanie tego uniknąć, nie? Więc to będzie tak, po mniejszą akcję to sobie wzięłaś, a po dużą akcję rzuciłaś, nie? I teraz tak, Shorty, ty tam siedzisz, ślimaczyłeś delikatnie za nimi, więc pomniejszą akcją masz podejście, zostać i akcja główna, czyli bez przycelowania możesz sobie spróbować strzelić do któregoś z tych, co lata, ewentualnie coś innego jeszcze. Tak, bo ja mówiłem o macecie, że słyszałem, że jak ktoś kuje i jest blisko już na kimś, no to macetę miałem swoją wyciągniętą. Mhm. No to bym próbował diabnąć coś, jeżeli coś jest... No, latają jeszcze. Jeszcze dwa, ewentualnie możesz spróbować po prostu przekuć to, które Hashi właśnie przykryła tą kawałkiem płótna, które znalazł Flake. Ja bardziej bym dziabnął to, co lata po prostu, bo się boję, że mnie dziabnie. Jeżeli coś jest przykryte, to może się akurat uda mu nie wydostać, to liczę trochę na farta. Jak coś lata, to jest bardzo niebezpieczne, więc... Dobra, to zostały dwa i tak samo to są aż trzy sukcesy potrzebujesz. Trzy sukcesy potrzebuję. Tak, żeby to trafić. No to jest małe, możesz latające... Możesz próbować złapać to wtedy dwa sukcesy na złapanie. Tak, tylko on ma jedną, nie ma dodatkowej akcji, nie? A nie możecie... Znaczy możesz sobie wykupić dodatkową akcję. Jeden punkt z was, a jeden mi dorzucisz, nie? To wtedy będziesz miał dwie akcje. I pierwsze to jest złapanie, a drugie to po prostu przygwoździsz, nie? I wtedy będą tylko dwa sukcesy potrzebne na przygwożenie. Ja tego nie złapię, mam lewe ręce, chyba że celuję w coś z daleka. No to może jednak w takim wypadku dziabnę w to, co jest blisko, cholera pod tym. To jest unieruchomione, więc wiesz, jeden sukces tylko potrzebujesz, nie? Dobra, to jak złapane, no to dziabię w to złapane. Wiesz co, pytanie, czy to zostaje, czy nie? Myślę. No raczej nie, bo jest tutaj za dużo, mam szok, więc spróbuję sobie rolnąć. A to. No. Wiesz co, nie spodziewałeś się, że ten materiał, który znalazł Flake, jest tak twardy, nie? Bo to po prostu dużo siły nie przykładałeś, wbiłeś to i tylko widziałeś, jak ten materiał się zagiął, nie? Nie przebił go, a to coś pod spodem niemal wbiło ci swoją tą trąbkę w rękę, nie? Flake'u, co robisz? No ja próbuję lutować to, nie? W sensie może nie już teraz dwoma rękoma naraz, ale po prostu zbijać to na ziemię, nie? W sensie, no nie wiem, no... Uziemiać. Uziemiać. Może
możesz przycelować akcją pomniejszą i wtedy przerzucasz jedną K20, nie? Nie, no ja rzucam na bijatykę i nie chcę ich uszkadzać, tylko chcę je... Zrzucać na ziemię, dobra. Żeby tak. Je uziemiać, dobra. Jeżeli mam coś w ręku, w sensie, bo ja zbierałem te materiały, które mogłyby mi pomóc, to... Myślę, że możesz mieć jakąś, wiesz, rzucisz to gdzieś tam, łapiesz jakąś taką szerszą deskę, to możesz sobie jedną kostkę przerzucić, nie, z tego. Deska się złamała? Na komarze? Pytanie, czy to zostaje, bo tak jak mówię, z tej deski możesz sobie przerzucić, nie, spokojnie. No to z deski przerzucę jedną kostkę, a ze szczęścia drugą. Dobra. I rzucam. No dobra. Wiesz co, złapałeś deskę z dziurą po sęku, nie? I jakoś tak to walnąłeś, nie? To, albo tak duże to było, nie? Że ten komar po prostu w jakiś dziwny sposób dla ciebie pojawił się po drugiej stronie deski. Nie wiesz, jak to jest możliwe, ale jest po drugiej stronie deski, dalej lata. I ewentualnie, tak jak mówię, możesz sobie wykupić drugą dużą akcję, ewentualnie, a nie, bo podniosłeś deskę, to jest interakcja i druga to jest akcja, nie? To teraz te dwa latające, jeden jest... A teraz nie będę ja, bo jakby tutaj już nie liczy się inicjatywa? To znaczy działamy w takiej inicjatywie, jak tam jak działaliśmy, nie? Czyli Flake, okay. Komary, wy, nie? No dobra. I teraz tak, jeden z nich jest nieruchomy, więc tam po prostu dziaba na ślepo i on jest przytrzymany przez to płótno, a dwa pozostałe, które latają wokół Flake'a i... słuchaj, jeszcze przepraszam cię, Bartku, a te uciążliwe to na koniec ich tury, czy na koniec mojej tury? Czekaj, już ci sprawdzę. Czekaj, to mam otwarte. Uciążliwe efekty broni. Jak jestem zadowolony, że ja to zapisałem sobie tutaj na Foundry. Swoich kolejnych tur. Czyli teraz. Dodatkowe dwa obrażenia dostajesz. Bo tam były dwa efekty, o ile dobrze pamiętałem. Dwa były, nie? Więc gdzieś ci tam z głowy ta krew cały czas płynie, nie? Z tych dziur. A one tak, zobacząc, tak, jeden z nich zaatakuje supermutanta, a drugi zaatakuje naszego Troja, który przyszedł tutaj z pomocą. Pierwszy to będzie na Troja, więc ugryzł siebie, a drugi ugryzie naszego supermutanta. Super. Więc dla Troja... Serio? Nie. Nice. No, rzuciłem 2-0. Natomiast na naszego supermutanta, Flake'a... w tym dwa uporczywe. A dlaczego trzyma na niego? Mam dwa sukcesy, a to jest w zwarciu, więc mogę, to dostaję jeden dodatkowy AP nadzorcy, punkt akcji nadzorcy, który automatycznie zużywa sobie na dodatkowe kostki obrażeń. Aha, okej. Okay. Bo we Flake'a weszły dwa sukcesy, tak? Czyli zautomatyzowałeś to sobie. Aha, czyli w sensie, a no dobra, spoko. No i już masz 4 uporczywe na głowie. A właśnie, gdzie? Dwa DC i tutaj drugie sobie dwa DC. I zobaczymy, gdzie się to ugryzło. 9. Dziewięć. Poczekaj. A, nie, to... Dobra, faktycznie. Może nie... Tak jest. Faktycznie, korpus. Nie? W tłów dostałeś. Więc... Tam mam zbroję. Tak, czyli możesz sobie o wartość zbroi sobie obniżyć. I tam mam jeden, tak? Tak, czyli otrzymujesz dwa obrażenia, nie trzy, ale jeżeli chodzi o uporczywe, dalej to jest, nie? Mhm, ale jeszcze teraz mi nie wchodzą. No nie, dopiero na następnej, nie? A słuchaj, pytanko, dlaczego? Bo przy efekcie, znaczy przy obrażeniach jest piąstka i radiacja. To jest typ obrażeń, które mogą być fizyczne i trucizna, nie?
Okej. Okay. I uporczywe to są... Bo ja myślałem, że to po prostu, że obrażenia od wkucia są fizyczne, a uporczywe są od radiacji. Czy to tak nie działa? Wiesz co, nie doczytałem tego. W przypadku Flake'a byłoby to chyba dosyć istotne. Jeśli on jest niewrażliwy. Ale wiesz, ale uporczywe są i tak na kolejne tury, nie? Ja już dwa przyjąłem uporczywe, nie? No. Czekaj, to już sobie otworzę tego, otworzę sobie tą istotę i doczytam sobie w podręczniku, jak to jest, bo tego nie przepisałem sobie na Foundry. A w międzyczasie wy możecie mówić, co tam robicie, a ja sobie to sprawdzę. To ja zbankrutuję na Flake'u ze steampackami. Wiesz co, jeżeli, bo ty masz tam jakieś bandaże, nie bandaże, nie? Możesz spróbować powstrzymać mu to krwawienie testem na medycynę o skali trudności 2, bo tyle ma efektów, nie? Na głowie lub na torsie. No dobra, to i na głowie, i na torsie ma po tyle samo? Tak. No dobra. To chcę mu owinąć, chyba spróbować zabandażować tors. Dwa sukcesy. Dwa sukcesy, ile było potrzeba? Dwa. Jeden czy dwa? Dwa. Więc to z torsu już nie będzie, nie będzie krwawił. Akcją chciałbym... Jest napisane, że to jest uporczywe, toksyczne. No. Czyli to działa, bo to nie jest... To dźgacze, tak? Tak jest. Właśnie szukałem tego i... Czyli to są... To wchodzi we Flake'a, nie? Normalnie. Bo to nie są radiacje... Toksyczne wchodzą? Tak, bo to nie jest radiacja... A to nie było, że i radiacja, i toksyczne? Nie pamiętam, jak Flake miał. Nie wiem. Na radiacji... Dobra, a co robi Hashi i co robi... Znaczy ja mam jeszcze chyba akcję, tak? To była główna akcja, masz pomniejszą, nie? Ewentualnie możesz mi dać jeszcze jeden punkcik akcji, to wtedy jak najbardziej będziesz mógł działać, nie? No to pomniejszą chciałbym wybić mu steampacka. Dobrze. Ostatniego. To już sobie skreślam całkiem. Zero. Ciach. To kolejne cztery możesz sobie odnowić. A, radiacyjne i toksyczne. Masz rację. To bardzo dużo zmienia, wiesz. No to może się wydawać upierdliwe, że tak dopytuję o to i drążę, ale... Nie, spoko, bo to też dobrze, bo też nie pamiętam wszystkiego. Więc Flake możesz sobie przywrócić dwa obrażeń spokojnie, bo te uporczywe są od toksycznych, nie? No ja już sobie przywróciłem. Czyli czekaj, to czy możemy zretkonować w takim wypadku to owijanie i... No tak, bo wtedy tego nie ma, nie? No dobra, steampacka tak czy inaczej mu wbiłem, ale chcę w takim wypadku strzelić. Dobra, do jednego z latających. Czyli pamiętam, tam są za trzy sukcesy, to jest, pamiętaj o tym. Muszę... I przerzucę tę osiemnastkę. Muszę sobie zapisywać te typy w tym wypadku. No, jest dwa, to za mało. Dwa. Jest za mało, nie? Wiesz, już wydawało ci się, że trafisz, kiedy on się, wiesz, minimalnie obrócił i tak, wiesz, elegancko między skrzydełkami, a tym odłogiem przeleciało to, nie? Hashi i Shorty, co wy działacie dalej? Tam jest ciągle ten jeden pod płótnem, ale to Hashi jest pierwsza, nie? No właśnie ten pod płótnem tam nadal jest, tak? Tak, jak najbardziej. Jesteś świadomy tego, że dopóki tego płótna nie podniesiesz, to on tam zostanie, nie? Chyba, że się gdzieś będzie odczługiwał na bok, no to wtedy generalnie to zobaczysz, nie? Nie, bo chodzi o to teraz, jak skoro leży pod płótnem, to w teorii mogłabym butem przytrzasnąć, tylko że nie jestem pewna, na ile to ma... Żebyś na żądło nie nadepnęła. To znaczy, wiesz co, jeżeli chcesz w ten sposób go zmiażdżyć, spoko, ale rzuć mi po prostu na bijatykę i potrzebujesz dwa sukcesy, żeby, wiesz, wybrać taki moment, że ten żądło po prostu pójdzie w bok. I wtedy go po prostu miażdżysz, nie? Bo to one nie mają dużo hapeku, więc to spokojnie możemy uznać w ten sposób, nie? Może wezmę cegówkę
faktycznie, jeżeli chodzi o rząd, bo mogło, że mi przeszkadzać, a to z tym trafieniem to po prostu czy... No, Robal nie będzie miał szczęścia jakiegoś. No. I to jest na... To na bijatykę. Kurczę, ja w strzelaniu jestem lepsza, to chyba... To może powinnam strzelić w to. No, też możesz. Tylko tak, na jedno i na drugie będzie jeden sukces wymagany, nie? Dobra, bijatyka niech idzie. Po prostu jeden sukces. No, tam po prostu klikasz sobie na... drużyny, więc bez punktów. Przerzucę 15. Dobra. Mam jeszcze jedno, znaczy mam jeszcze dwa szczęścia. O, super. Super, wiesz co? Uderzyłaś to, wiesz, poczułaś, wiesz, taki opór, docisnęłaś później jeszcze butem i usłyszałeś takie pęknięcie, mlaśnięcie, nie? I ta... to wybruszenie pod tym materiałem przestało się ruszać, nie? Shorty. Skoro widzę, że to się rozczaskało, da radę spróbować złapać to samo płótno kolejnego luja? Możesz próbować. Tak samo jak Hashimia, narzucanie i tyle sukcesów, ile wyrzucisz, tylu złapiesz, nie? Dwa jeszcze latają. Mm-hmm, mamy jeszcze jedno party AP, widzę, czy to jest... Tak, jedno możesz śmiało użyć. Możecie ode mnie kupić, nie ma problemu. Jak chcesz drugie. Tak, tylko że kupując to wydajemy. Tak jest. Znaczy, ciało. Dobra. Rerolnę sobie. A, to tam dwa. Jeżeli się złapią, to będzie po prostu po sprawie. O, właśnie. Dobrze, to... AP0, dwa sukcesy. No. I wiesz, one może były bardziej skupione, nie, nad atakowaniem, nie, i może Hashi w jakiś sposób gdzieś tam jeszcze złapała za drugi koniec hits i te dwa ostatnie latające badziewstwa są pod tym i Flake, co robisz? Widzisz takie dwa wybrzuszenia pod płótnem, które trzyma Shorty i Hashi. Ja padam na kolana i piąchami w to nawalam, w te wybrzuszenie. No, to tobie nawet nie każesz rzucać, nie? Robisz z tego generalną miazgę. I co robicie dalej? Tam, wiecie, to ich gniazdo spłonęło i widać faktycznie jakoś tam kawałek rury wystaje, gdzieś tam lekko jest, wiesz, podrdzewia fragmentarycznie, ale faktycznie one tam, jakiś ten materiał, który używają na swoje gniazdo, po prostu całkowicie zatkały ten blot, no ale dzięki benzynie bardzo łatwo to się podpaliło i już się zrobiło drożne. Wracamy do środka. Przeda się odpoczynek. O, Flake, dobra robota. Udało się. A rana, moje oko. A spokojnie, to jest... Zajmiemy się tym. Ale takie małe gówno, takie. A takie upierdliwe takie. A. Ale dzielnie sobie poradziłeś. No bez pomocy, nie dał rady. Już chciałem uciekać. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Teraz zejdziemy na dół, upieczemy mięso z tego zwierza, porządnie zjemy, ogrzejemy się, odpoczniemy i ruszymy w drogę, jak będzie przejrzysta pogoda, co wy na to. Trochę weź obejdzie jeszcze Flake'a, czy jemu te tak larwy nie wlazł gdzieś. Nie wiem, czy to bym coś zrobił, ale one były okropne. Nie, one poza ciałem nie przeżyją. A w twoim już żadnego nie ma. I klepie go tak. Nie, to też i ten nóż cholerny, weź. Ja bym chciał jeszcze rozwinąć się dookoła. Jego jest sytuacja, no. Czy coś widać, coś rzuca się na horyzoncie w oczy. Rzuca się w oczy to, że robi się coraz ciemniej, więc zbliża się noc. A w nocy nie wiadomo, co tutaj na pustkowiach wylezie, nie? To różnie bywa.
młodych jałogłajów nigdzie nie widać. Więcej takich gniazd też nie widzisz. No póki co cisza, spokój i przyjemnie jest. Deszczyk, chodź też do środka. Deszczyk już nie pada. Zmieścisz się, nie martw się. Usiądziemy sobie pod ścianą. Ja wchodzę, ale siadam gdzieś blisko wejścia. Dobra. A kto się bierze za kucharzenie? Mogę ja spróbować. I to już ci powiem, bo to sobie zapisałem wszystko. Gdzie są te posiłki? Środki chemiczne. Przedmioty kulinarne. Już jest. I teraz tak. Jałogłaj. Pieczeń z jałogłaja. No to tak. Macie mięso z jałogłaja, ale nie macie owoców ory i marchewki, nie? Stek z antykrotu. Premina. Jest tutaj. Żeberka z jałogłaja możesz zrobić, mój drogi. Mhm. I to potrzebujesz rzucić sobie na przetrwanie. Poziom trudności wynosi 1. A mogę z inteligencją? Jest tylko umiejętność. A dlaczego z inteligencją, a nie z wytrwałością? No w sumie ma to sens. Gotowanie bardziej trzeba być inteligentny niż wytrwały. Dobra, kulej. Zobaczymy, czy nie przypalisz żeberka robiąc, nie? Dobra, przerzucam. Chyba przypaliłeś, nie? Przerzucam obie. To uznamy na wszystkie porcje, które macie, nie? Dobra, jest sukces. No, dobra. Te żeberka z jałogłaja, jeżeli sobie zjecie, nie? To do następnej sceny otrzymujecie +2 do odporności na obrażenia fizyczne, nie? To możemy uznać, że to będzie po prostu na kolejny dzień, nie? Okej, okay, wypada gdzieś to zapisać. No to jest żeberka z jałogłaja, sztuk 2 macie. Ale to jest, że to będzie dla dwóch osób, czy... Tak, to są dwie porcje dla dwóch osób, nie? A, czyli wszyscy nie zjemy. Nie, wszyscy się tym nie najecie, szczególnie, że macie supermutanta w drużynie, nie? Gdybyś miał dodatkowe rzeczy, to byś mógł zrobić pieczeń z jałogłaja, ale nie macie owocu i marchewki, owocu ora, nie? I wtedy takie coś to daje ci dodatkowe dwie kostki obrażeń w kolejnej scenie, więc jeszcze bardziej cię podbija. Ja jestem za tym, żeby przede wszystkim Flake zjadł, no bo zasłużył sobie i też zdobył to mięsko, więc tak. No. Flake, częstuj się. No to ja tam jak koło tych schodów czy coś jak siedzę, no to tam obgryzam, co mi dali. Jak myślisz, to jest żeberka? Smaczne to zrobił Troy, czy nie? Wiesz co, Flake to ma podejście na zasadzie, że byle bębzon zapychało, nie? On tam nie czuje jakichś różnych tam aromatów i smaków. On dla niego byle się dało przełknąć i brzuch zapychało. To jest jedno z najbardziej sycących mięs, które miałeś do tej pory przyjemność jeść. To nie jest tak jak z Bramina, że wiesz, że po chwili jesteś pusty, tylko naprawdę zjadłeś to? Mimo, że to nie była jakaś ogromna porcja, czujesz się najedzony, nie? No, przygotowaliście sobie wodę i tak dalej, a w dalszą drogę wyruszymy sobie na następnej sesji, co wy na to. No, to my za dzisiaj wszystkim dziękujemy. Wy możecie sobie, ile wy tam macie tego doświadczenia teraz wpisanego? W tym momencie 150 widzę. 150, no to tutaj wychodzi mi kolejne 150, czyli macie 300, więc to będzie kolejny poziom waszym wykonaniu, nie? Okej, okay, czyli current XP wracamy do 0. Tak, i poziom zjemy trzeci. Tak, i poziom trzeci, nie? No, gdybyście tego jałogłaja nie zobaczyli, to i nie wpadli na ten pomysł, to on by mógł was mocno poharatać.
No, patrząc na to, że cztery muchy okazały się głównym bossem. Te muchy to... to w ogóle seria niefortunnych wydarzeń. No i też mieliście... Podoba mi się. No. Oczywiście jest pustkowie i niebezpieczne nagle. No, ale genialne rzuty tam mieliście z tymi jaogłaj. Wszystko wam wchodziło, dosłownie wszystko. A na muchach... No, ale jaogłaj jakby trafił, to on rzucał 10 kośćmi na obrażenia domyślnie. No, więc on mógł naprawdę porobić. To był misternie obmyślony plan, więc wiesz, muchy nas po prostu zaskoczyły. Było naprawdę ciężko je trafić. Mhm. Bo wiesz, rzucając 2 kośćmi na atak wręcz, wyrzucić 3 sukcesy jest jednak wyzwaniem, nie? Wiesz, taki jaogłaj miał, wiesz, pancerz na całym ciele 2. Dodatkowo, żeby mu zrobić ranę, musieliście jednym atakiem zadać 7 albo więcej obrażeń, które w niego wejdą, i miał 37 HP-ków. On był naprawdę ciężki, jeżeli chodzi o, wiesz, jak już by doszedł do was, nie? No to już zamiata, nie? I ten pomysł Foodiego z wyszukaniem właśnie takiej dziury w ziemi, super, nie? I ekstra wykonanie tego przykrycia też, bo inaczej bym chciał rzucać na jaogłaja, czy on to zobaczy, nie? A tak 4 sukcesy, nie. On się po prostu to wpierdolił. On nie ma szans tego zobaczyć, nie? Więc to też, bo dzięki temu jak gdyby on nie wpadł w Foodiego i go nie przewrócił, nie? Jednym ciosem, nie? No to znaczy miałby szansę go przewrócić, nie? Mhm. No tak. No a tak elegancko to załatwiliście, no ale później chcieliście udrożnić ten wyjście i Flake zachował się jak typowy Flake. To jest coś, co trzeba to spalić, nie? A tu nagle bzyk bzyk, nie? A, to ja podpowiedziałem, nie? To moja wina trochę. No. Ale co? No, najprawdopodobniej za tydzień się będziemy słyszeć w tym samym składzie, więc życzymy wszystkim miłej nocy i dobranoc. Dobranoc. Familiada. Dobranoc. Macham.